Siemanko, dzisiaj kreatywny muzyk, wokalista, piosenkarz. Porozmawiamy z nim o tym, jak się tworzy muzykę od strony wokalnej, aranżacyjnej, jak ten proces wygląda. Kamil opowie też o tym, jak doszedł do miejsca, w którym teraz się znajduje, a tworzy już kawał czasu i możecie go znać z takich projektów muzycznych jak East West Rocker Sound System, Jamal, Managa, Mixtura, albo po prostu jako Grizzly. W drugim odcinku PSK Shoots rozmawiam z Kamilem Raciborskim. Zapraszam! PSK Shoots. Ja myślę, że to jest kwestia wieku, wiesz, niestety w pewnym sensie. Zagówniarza, której była Wiksa i tak dalej. A dzisiaj, jak mam wyjść, to rozkminiam bardziej, kurde, czy jutro na 100% no. Będę chciał przeżywać to wszystko, nie? I wtedy, no czy warto, dobra, okej, to wyjdę, nie? Jasne, ale ja przede wszystkim, wiesz, na przykład czuję, że po prostu zyskałem tak jakby dodatkową 1/3 dnia. Poza tym to jest taki przedział dnia, w którym możesz zrobić trochę więcej, ponieważ nie rozdzwaniają się jeszcze telefony, ludzie nie uderzają tak do ciebie z samego rana. Ja czasami, wiesz, jak mam taki zryw pracy i wiesz, i wstaję z samego rana, to od razu bym chciał, wiesz, okej, to mogę załatwić teraz to i to i sobie dopiero później po chwili przypominam, ej, no przecież nie mogę o 7:30 do kogoś zadzwonić, bo wiesz, bo w tym momencie przestanie już być moim kolegą albo co. Albo nasze relacje się zepsują po prostu. No tak. Ale wiesz, jak już wejdziesz w ten tryb, to myślisz poniekąd, że cały świat tak żyje. I że wiesz, że skoro ty ostatnio do mnie dzwoniąc, jak rozmawialiśmy o całej tej naszej rozmowie dzisiejszej, to zadałeś mi pytanie o 9:00 to chyba było, czy jakaś ósma z minutami. Mówisz, mam nadzieję, że nie obudziłem, a ja już byłem, wiesz, stary... daleko w dniu, nie? I ja, wiesz, ja, samo. Ja mam to samo. Jakby ja do ciebie dzwoniłem, to ja już byłem w drodze gdzieś załatwiać jakieś sprawy, wiesz, jakby to już dawno było, jakby pół dnia mi minęło. Ale zgadzam się z tobą, że zyskuję dzięki temu dodatkowo w ogóle dzień. Się okazuje, że jesteś produktywny. Wiesz, to jest kwestia tego produktywności. W ogóle czytałem ostatnio o tym taki artykuł, o takim systemie pracy w ogóle, 90/20. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Że 90/20? 90/20. Chodzi o minuty. Że podobno, tak jak mamy cykl snu, gdzie ma faza REM trwa 90 minut, nie, ta cała, to znaczy ta cała faza snu, powiedzmy, REM to jest część. Podobno jesteśmy produktywni i też tak to sinusoidalnie działa u nas w ciągu dnia. Jesteśmy produktywni, jesteśmy w stanie się skupić przez 90 minut i później po tych 90 minutach spada nam energia, zainteresowanie, etc. I wtedy potrzebujemy kawy, potrzebujemy coś zjeść słodkiego, potrzebujemy, wiesz, wyjść, cokolwiek, tak, musimy. I podobno jest taki system właśnie, że jak znajdziesz to u siebie, jak zaczyna spadać ta energia, bierzesz 20 minut wolne, ale całkowicie od pracy, wychodzisz sobie, wiesz, przejść się na rower, zupełnie coś innego robisz, możesz iść sobie porozmawiać ze znajomym, tylko byle nie o pracy. I po 20 minutach wracasz z powrotem i podobno ten system, jak sobie tak podzielisz pracę, to produktywność ci skacze w ogóle w kosmos, no i robisz sobie tylko 4 takie półtorej godzinne sesje, ale to ci mija cały dzień już. I tak się zastanawiam właśnie, czy to nie jest trochę częścią tego, bo umówmy się, wstawanie rano, jak wstaje słońce, to gdzieś tam pierwotnie dla nas to jest całkowicie naturalne. Mm-hmm. No tak, życie na wsi, ja się wychowałem na wsi, więc wiesz, moi dziadkowie żyli po prostu ze wschodem i z zachodem słońca. Wiesz, jakby zwierzęta, bo na przykład otwieranie dla kur, wiesz, żeby one wybiegły sobie z rana, no to wiesz, no to po prostu to jest jakby naturalne dla nas, nie? Ale ja też zauważyłem to, o czym mówiłeś, że na przykład kiedy siedzę nad jakimś projektem bardzo długo, zwłaszcza jak piszę piosenkę, tekst i mam blokadę,
to im bardziej na przykład się jakby zacietrzewiam w sobie, że muszę to skończyć, że wyznaczyłem sobie, że po prostu dzisiaj, nieważne co skończę, to tym bardziej jest prawdopodobne, że tego właśnie nie skończę. A kiedy na przykład odpuszczę sobie i powiem sobie, okej, przejdę się na spacer, gdziekolwiek, idąc przed siebie, nawet wychodząc na głupie zakupy po to, żeby po prostu zmienić optykę sobie, to stary, okazuje się, że nagle, kiedy odpuszczam, to wraca do mnie po prostu. Albo nagle wpada mi jakieś słowo, które po prostu wrzuca mnie na ten tor. I kiedyś w ogóle, wiesz, zafiksowywałem się na tym, żeby coś za wszelką cenę skończyć, a teraz zdecydowanie jestem za tym, żeby odpuścić sobie. Zwłaszcza jak, wiesz, jak na przykład kilka godzin siedzisz przy projekcie i wiesz, i już jesteś zmęczony, już nawet masz takie z tyłu głowy, że kurde, no zaraz muszę zrobić przerwę, zaraz muszę napić się kawy, ale jeszcze to, rozumiesz? I tak odkładasz, że wiesz, że już wiesz, że po prostu, no w przypadku na przykład u mnie robienia muzy, to czasami już mój słuch jest zmęczony. I ja już to wiem, że robię to którąś godzinę i po prostu już słyszę, że nie słyszę. Tak. I że powinienem sobie zrobić tą przerwę, ale po prostu tak bardzo chcę, bo jestem w tym, wiesz... W transie takim, nie? Tak, w transie i nie mogę się z tego wyrwać, nie? Więc takie odpoczynki zdecydowanie na plus. To jest ciekawa sprawa, bo u mnie troszkę to wygląda inaczej na przykład. Ja mam tak, że zresztą właśnie mówiłem o tym z Tomkiem Pińczakiem, jak nagrywałem ten podcast, że dla mnie to kwestia kreatywności często jest taka, że muszę się po prostu wziąć, posadzić dupę i zrobić to. Jakby przestać myśleć, przestać czekać na wenę, przestać coś, tylko czasami jest tak, że wiesz, mam do rozkminienia jakąś sesję, po prostu muszę usiąść i mówię, dobra, to jest czas na myślenie na ten temat. Aha. Innego nie wchodzi mi do głowy i teraz to robię. Ale rzeczywiście też zdarza mi się gdzieś, wiesz, siedzę przy komputerze, jakąś edycję robię, coś i się zapętlę w tym i czuję, że moja ocena, u mnie to może już nie właśnie nie słuch, tylko ocena obrazu, taka wiesz, krytyczna, czy to jest dobre, czy nie, zaczyna się przekształcać w zajawkę z samego robienia. I wtedy to jest taki problem troszeczkę, bo można wpaść w takie, wiesz, kółko, gdzie coś nagle się robi słabe, 5 minut minie, tak. I ty sobie uświadamiasz, kurde, ale to jest do dupy, spędziłem na tym 1,5 godziny. Tak. I frustrujące to się staje po prostu w pewnym momencie i często może cię doprowadzić do tego, że wiesz, że ty chcesz to rzucić, wiesz, i już do tego nie wracać, nie? Ja muszę odejść. Ja po prostu wtedy muszę odejść. Muszę to zostawić. Najlepiej to w ogóle albo się zdrzemnąć, albo pójść spać. Ja zauważyłem na przykład, że sen to jest kosmiczny dla mnie narkotyk, wiesz? Stary, ale to jest mega istotne i na przykład, wiesz, ja staram się na maksa dbać o to, żeby się dobrze wyspać, bo jak na przykład mam ten regularny sen i tak jak powiem ci, jak wcześniej zaczęliśmy temat, jak ustabilizowałem sobie to moje kładzenie się wcześniej spać, to zauważyłem, że po prostu mój dzień później wygląda zupełnie inaczej. Ja mogę, wiesz, jestem o wiele bardziej skupiony, jestem rzeźki, wiesz. Energia zupełnie inaczej działa i sen jest moim zdaniem mega istotny, nie? I ludzie, którzy po prostu, wiesz, przeciągają tą... bo ja kiedyś też tak robiłem, że kładłem się o 3, wiesz, i albo czasami świtało już, wiesz, a ja się kładłem i co? No i później się budziłem o 12 i po prostu następnego dnia czułem się jak na delikatnym kacu po prostu, wiesz, że musisz zanim rozpędzić się, to mija bardzo długa chwila i okazuje się, że już jest 20. I finalnie i ty o tej 20 finalnie mówisz, kurde, zabierać się jeszcze dzisiaj za coś, czy już może filmik i już zakończać ten dzień? Ja na przykład nie potrafię pracować w nocy. Autentycznie, tak. Jakby zauważyłem to już u siebie i to każdy jest inny też, nie? Bo jasne. Ludzie, którzy najlepiej wieczorem dopiero zaczynają funkcjonować. Ale ja nie potrafię, mi mózg przestaje po prostu myśleć i coś, ja potrzebuję drzemkę i wtedy dopiero mogę wrócić do tego wszystkiego. Wiesz co, Kamil, żałuję bardzo, że w takich okolicznościach nagrywamy to, niestety, na pandemię, jakkolwiek to nazwać,
To też rozmawialiśmy o tym już właśnie wtedy w aucie, jak jechałem, że tak. Są różne koncepcje tak naprawdę tego i ciężko jest się połapać tym wszystkim. Ale do czego zmierzam, to do tego, że chciałbym bardzo nagrać to może kiedyś na żywo, jak już minie szajba związana z tą całą pandemią. Natomiast tak gwoli tradycyjności takiej rozmowy, która jest gdzieś tam przedstawiana, chciałbym, żebyś się przedstawił, bo ja ramówkę oczywiście zrobiłem, wejściową, przedstawiającą ciebie, ale powiedz mi, kim ty w ogóle, kurwa, jesteś? No ja jestem Kamilem Raciborskim, znanym szerzej jako Grizzly. No i jestem szeroko rozumianym, szeroko, może inaczej, ja siebie zwykłem nazywać piosenkarzem, po prostu. I to jest dla mnie taki termin, który opisuje to wszystko, co robię, bo artysta jest dla mnie takim dużym słowem. Czasami używam go, ale nie wobec własnej osoby, ale raczej wobec, wiesz, innych artystów, których ja cenię. A piosenkarz tak jakby zamyka to wszystko w formę, która mi pasuje. Więc zajmuję się pisaniem piosenek, graniem koncertów, występowaniem i robię to od... W tym roku mija 20 lat. Człowieku. To mamy... No i miałem właśnie świętować 20-lecie hucznie i wszystko wskazuje na to, że to wszystko będzie tak naprawdę przeniesione na 2021. A kiedy miałoby by minąć, no, jakby jest jakaś data konkretna? Wiesz co, tak naprawdę to 20-lecie to było już w zeszłym roku, tylko pomyślałem sobie, że 2020 byłoby idealną datą taką, wiesz, po prostu symboliczną, nie? Że wiesz, że jakby to, że to się tam różni kilkoma miesiącami, mi nie robi, nie? Ale tak jakby w takim ogólnym obrazku to fajnie wygląda, wiesz, że to się spina taką klaurą i mamy teraz 2020. No i połączyło się to z faktem, że od jakiegoś czasu mniej już występuję, mniej już gram koncertów. Ja ogólnie jestem takim gościem, który zdecydowanie w tej całej muzycznej zabawie ja najbardziej lubię pisanie piosenek i pracę w studio. Większość ludzi lubi ten etap, ale zdecydowanie bardziej jara ich granie koncertów, występowanie przed żywą publicznością. Ja zdecydowanie bardziej lubię ten proces twórczy. To, kiedy to się rodzi, kiedy powstaje piosenka, to jest coś, co... od czego jestem uzależniony i coś, co mnie najbardziej nakręca w tym całym procesie, bo to wszystko, co się dzieje już po napisanej piosence, zaczyna mnie denerwować. Wiesz, te wszystkie, kiedy to wydamy, w jakiej dacie, jaka okładka, sesja zdjęciowa, teledyski, czynnik ludzki, wiesz, powiązane z tym wszystkim rzeczy po prostu sprawiają, że oddalasz się od tego pierwotnego punktu, wiesz, który był takim rozkwitem, wiesz, płodności artystycznej i nagle to wszystko zaczyna być opakowywane, wiesz. To też jest fajne, ja nie mówię, że wiesz, że jakby ja też lubię patrzeć i kontrolować każdy etap tej całej zabawy, natomiast największy fan mi sprawia, wiesz, to siedzenie w studio i robienie piosenek, nie? Więc ja gdzieś tam... Sorry, że ci przerwę. Do czego się sprowadza to robienie piosenek? Jakby, czy możesz to zdefiniować, co znaczy robienie piosenek, wiesz, bo na pewno ktoś, kto będzie tego słuchał czy oglądał, ma świadomość i będzie, czy z branży, czy też się tym zajmuje, czy się aspiruje, czy cokolwiek, ale jestem przekonany, że będą też ludzie, którzy zajmują się fotografią, albo zajmują się grzybą, albo w ogóle niczym z powyższych, tylko wiesz, są zainteresowani tematem. Jakbyś mógł powiedzieć, co to znaczy robienie piosenek w twojej definicji, bo mi nie chodzi o, wiesz, o Wikipedię. Mm-hmm. Wiesz co, tak naprawdę to się... To zależy, bo ja teraz tak, jakby sporo ludzi nagrywam u siebie w studio, ludzi, którym tak naprawdę służę moją wiedzą i doświadczeniem i skillsami, które zdobyłem przez te 20 lat.
na takim etapie, kiedy ktoś do mnie przychodzi z piosenką, ja mogę służyć po prostu pomocą taką, wiesz, że słuchaj, emisja głosu, czy tutaj moglibyśmy popracować nad tekstem. I to jest jedna strona mojej działalności, a druga strona to jest pisanie piosenek i dla siebie, i też z producentami dla innych artystów. I polega to bardzo często na tym, że zastanawiam się po prostu, co to ma być, i zaczynam po prostu ubierać to. Na początku szukam akordów, szukam jakiejś linii melodycznej, bo u mnie zawsze się wszystko zaczyna od fajnych akordów i fajnej, ładnej linii melodycznej. Zazwyczaj zaczynam od jakiegoś refrenu, powiedzmy, od linii refrenu. A czy można by powiedzieć, że jesteś takim dyrektorem kreatywnym, artystycznym, jakby, nie wiem, czy taka funkcja naprawdę istnieje w tworzeniu samej piosenki, ale to tak troszeczkę brzmi, że przychodzi ktoś do ciebie, kto ma koncepcję i talent i wszystko, ale ty troszeczkę wkładasz to w takie ramy, kierujesz to w dobrym kierunku, czy to dobrze rozumiem? Tak. Trochę tak, ale wiesz co, jak na przykład tutaj w pracy studyjnej, wiesz, obecnie młodzi ludzie są o wiele bardziej świadomi. O wiele bardziej wiedzą, czego chcą. Tak naprawdę bardzo często dzieciaki, sorry, że takiego określenia używam, no ale wiesz, jeśli ktoś jest ode mnie o 16 lat młodszy, to już mogę mówić mogę mówić w ten sposób. I mam nadzieję, że to nie jest nic obraźliwego, ale po prostu wiesz, jeśli ktoś... Dzieciaki, które do mnie przychodzą, po prostu wiedzą, czego chcą. Nie wiem, czy to jest wina internetu, czy rola internetu, że wiesz, że masz teraz dostęp do wiedzy, której my nie mieliśmy. I wiesz, i przede wszystkim, wiesz, studia się zmniejszyły, zminiaturyzowały się. Teraz każdy może mieć studio na chacie, kupując mikrofon, kartę muzyczną, laptopa zazwyczaj wszyscy mają, nie? I teraz bardzo często przychodzą do mnie ludzie, którzy po prostu już wiedzą, czego chcą. Są świadomi tego, w którym kierunku, ale zdecydowanie i tutaj muszę powiedzieć, że wśród dziewczyn jest tak, że zdecydowana większość dziewczyn tak naprawdę potrzebuje tej pomocy takiej, wiesz, bo często dziewczyny, które mają w świetny głos, nie do końca wiedzą, w którym kierunku mają pójść, w czym ich głos brzmi najlepiej, i po prostu moja w tym rola, żeby ukierunkować trochę taką osobę i powiedzieć jej, że na przykład to będzie dla ciebie dobry kierunek, w tym rejestrze twój głos brzmi najlepiej i powinnaś po prostu eksplorować ten kierunek, bo to może zabrzmieć dobrze. Zauważyłem, że wiesz, że jest taka tendencja, że jest sporo dziewczyn z niesamowitym głosem, które po prostu nie do końca wiedzą, w którym kierunku miałyby zmierzać. Nie? To jest ciekawe. To jest ciekawe w ogóle to rozróżnienie, rozgraniczenie, które widzisz jakby między płcią. A jak to wygląda u chłopaków w takim razie? Jak się chłopacy pojawiają w studio, oni już mają koncepcję na siebie, czy to działa? Najczęściej jest tak, że chłopaki przychodzą i mają za dużo tych piosenek, tak naprawdę, że wiesz, że chcą od razu jednego dnia trzy piosenki nagrać, nie? Wiesz, ja się staram nie nagrywać więcej niż dwa numery dziennie, ponieważ zauważyłem, że na przykład kiedy pracuję dłużej niż tam 6 godzin, po prostu siada mi słuch i zaczynam być zmęczony, po prostu mój narząd słuchu zaczyna być zmęczony i pewnych rzeczy nie wychwytuję. I po prostu, a chcę tej osobie po prostu poświęcić 100% uwagi i nauczyłem się po prostu, żeby nie forsować też swojego umysłu, żeby przełożyć pewne rzeczy na następny dzień albo umówić się na później, po prostu, żeby z tego wyszło jak coś najlepszego, co możemy zrobić. Nie? Ja się staram też wypuszczać wokalistę ze studia z takim wstępnym miksem, żeby ta osoba, która wychodzi ze studia, mogła sobie posłuchać tej piosenki w jak najlepszej formie. Więc kiedy kończymy na przykład nagrywanie piosenki, ja od razu siadam do miksu, od razu po skończeniu nagrywania ścieżek przez tą osobę, od razu robię taki wstępny premiks, który już jest
no tak powiedzmy w 50% uporządkowane tak, że ta osoba wychodząc ze studia fajnie będzie jej się tego słuchało. Bo ja za dzieciaka, kiedy musiałem się borykać z takimi panami realizatorami, którzy, wiesz, słuchali tradycyjnego rocka i w ogóle nie rozumieli naszej, wiesz, naszego języka i w ogóle, to oni nam po prostu wypluwali ścieżki niepouporządkowane. Mnie to zawsze drażniło, stary, że wiesz, ja już bym tam poustawiał te panoramy, to wszystko, a po prostu, a wiesz, a ta osoba po prostu nie chciało jej się tego robić, albo po prostu był tylko od wciskania rekord i tyle, nie? I ja się staram właśnie zawsze tych młodych ludzi po prostu takich poprowadzić, żeby oni wychodzili z tego studia z takim poczuciem naprawdę spełnienia i jeszcze na słuchawkach słuchając tego już mogli sobie na przykład analizować. Często dostaję jakiegoś SMS-a, tutaj już słyszę, że wiesz, chórki głośniej, albo tutaj bym dościszył, nie? Że wiesz, że oni już jakby po usłyszeniu tego mają jakieś uwagi, które ja już mogę sobie po prostu poprawiać w miksie. I teraz wracając do tego, bo już się rozgadałem na temat nie ten, o który pytałeś. Zauważyłem, że faceci są o wiele bardziej ukierunkowani i zdecydowani na ten. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś ten, ale to jest po prostu moja obserwacja, że zauważyłem, że... To dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jakby jestem ciekaw, z czego to wynika, wiesz? Dlaczego tak jest? Ale to musi być jakaś kwestia może pewności siebie, albo może braku świadomości wręcz u chłopów, wiesz? Że tak naprawdę można, albo nie wiem, podjęcie ryzyka może większe, to jest chęć podjęcia ryzyka czy coś, no nie wiem, tak, próbuję rozkminić, z czego coś takiego może wynikać, wiesz, to nie jest jakby, to jest pewnie jakaś grubsza psychologiczna jazda. Może mi się wydaje, że to jest jakaś grubsza psychologiczna, może dlatego, że my w ogóle jako faceci jesteśmy tacy, wiesz, prosto z mostu, a kobiety, wiesz, no nawet... Jest więcej. Tak, że po prostu kobiety bardziej rozkminiają też pewne rzeczy i rozkładają je na części pierwsze, a my po prostu lecimy, wiesz, jak te dzieci we mgle przed siebie i za wiele nie myślimy, wiesz, i może stąd się bierze, ale no po prostu, bo ja wiesz, bo ja na przykład nigdy nie zaczynałem, w sensie w moich latach, kiedy zaczynałem przygodę z muzyką, ja nie śpiewałem coverów. Ja nie uczyłem się śpiewania coverów, nie, w ogóle mnie to nie jarało, stary. Zauważyłem, że na przykład jak ktoś mi wysyła, zobacz jak ten zaśpiewał ładnie cover, to mnie to, stary, w ogóle nie jara. W sensie takim, że potrafię docenić kunszt, że wiesz, że osoba pięknie zaśpiewała cover, natomiast takich ludzi jest tysiące, jak nie miliony, którzy potrafią zaśpiewać cover, a po prostu nie są w stanie napisać sobie piosenki. Wiesz, co ale chodzi? Właśnie to jest kwestia tego, że to w twojej opinii jakby przedstawia ich jako odtwórców bardziej niż twórców? No trochę tak, ale wiesz, ja, dla mnie to nie jest, wiesz, nie chciałbym powiedzieć, że to, wiesz, jest dla mnie jakieś mega negatywne, albo wiesz, że tym gardzę, nie? Po prostu ja ci mówię, co mnie porywa bardziej, że okay. Wiesz, że nawet jeśli ktoś przyjdzie z piosenką, która jest niedokończona, ma jeszcze wiesz, wiele rzeczy do poprawienia, albo pracujemy nad czymś, to dalej jest coś, co ta osoba stworzyła, wypluła z siebie, rozumiesz? No. I dla mnie to jest wartość sama w sobie, że ktoś przychodzi z czymś, z jakimiś swoimi przemyśleniami i nad czymś możemy się pochylić, popracować nad czymś, wiesz. Natomiast jeśli ktoś mi wysyła ciągle swoje covery, to ja szczerze mówiąc nie mam zajawy na śpiewanie coverów, nie? Jak to jest właśnie z tym wysyłaniem tobie materiału? Chyba pytanie, jakie tak naprawdę próbuję zadać, to jest, jak to działa, jak to wszystko funkcjonuje, że ty masz, dostajesz w ogóle, wiesz, jakiś materiał od kogokolwiek, czy to są randomowi ludzie, którzy wiedzą, że się tym zajmujesz i oni próbują zrobić jakąś karierę, czy to cię odzywają, czy to jest polecenia, czy jak to działa?
Jest, no bo wiesz, my żyjemy w czasach social mediów, teraz możesz się z artystą jakimkolwiek skontaktować od tak, po prostu pisząc albo na Facebooku, albo na Instagramie, po prostu każdego dnia po prostu siedzi na tych social mediach. I teraz tak, jakby są w moim życiu trzy drogi. Pierwsza droga to jest Paweł Krok. Druga droga to jest właśnie... Drugi krok. Nie, wymieniłem Pawła Kroka jako pierwszą osobę, ponieważ jest, jak dobrze wiesz, jest to nasz wspólny przyjaciel, przez którego się poznaliśmy i dość istotna osoba w moim życiu. I do Pawła Kroka jako właściciela potężnej hip-hopowej wytwórni odzywa się mnóstwo ludzi. Bardzo często on jest takim pierwszym filtrem, który filtruje fajne rzeczy i mi podsyła sprawdź to. I już sama jego osoba zarzuca mnie taką ilością muzyki i artystów, że czasami nie mam czasu tego wszystkiego przerobić. Plus do tego ludzie się, jest ta druga droga, kiedy ludzie sami do mnie uderzają po prostu na Instagramie i wysyłają mi swoje numery. No i trzecia, że ja sam jestem osobą, która szuka i ciągle badam internety, ciągle słucham nowej muzyki i ciągle szukam nowych artystów i z racji tego, że moje życie zmieniło się, bo kiedyś bardzo dużo grałem koncertów i właściwie byłem ciągle w trasie, a teraz zamknąłem się bardziej w studio i pracuję właśnie robiąc to, co tak naprawdę w życiu najbardziej lubiłem robić, czyli tworzenie piosenek w studio. Mhm. Więc teraz bardziej się ukierunkowałem po prostu na to, żeby szukać nowych artystów i ludzi, którzy gdzieś tam chcieliby, są sfokusowani na to, żeby się rozwijać i sfokusowani na to, żeby po prostu robić. A ja jestem tym instrumentem, który po prostu to wszystko łączy w jedną całość. Tak, i ja na przykład, wiesz, ja mam taką fazę, że sprawdzam absolutnie wszystkich. I to nie jest tak, stary, że wiesz, jest twoja ksywa mi coś mówi, to na pewno to sprawdzę, a to mi nic nie mówi, to tego nawet nie włączam. I oczywiście, stary, zdecydowana większość, nie wiem, co odpisać. Czasami jest tak, że mam problem po prostu, bo nie wiem, bo nie chcę krzywdzić ludzi, wiesz, nie chcę podcinać im skrzydeł, ale czasami mam wrażenie, że... bo pamiętam swoje początki, że miałem dużą dozę samokrytycyzmu. Takiego, wiesz, jakby też przyjaciele, masz przyjaciół w koło, którzy ci powiedzą, no może jeszcze nie teraz, albo nie wiem, rodzina ci powie, no wiesz co, może to jeszcze nie jest twój czas, może jeszcze poćwicz, nie? To jest balansu też takiego chyba, co? To jest kwestia tego, żeby znaleźć ten balans właśnie w samokrytyce, to jest jedno, ale z drugiej strony, żeby też się nie dobić, nie? Nie skopać się i już leżąc i tak. Bo ja wiem, jak tak samo było troszkę u mnie też, nie? Że to wszystko też jak się nie dzieje samo, super od razu. I tak jak ci mówiłem, ja muszę się przespać nieraz z pomysłem ze wszystkim i zrobię foty i czasami kończę zdjęcie, mówię, kurde, ale zajebiste to jest, ja pierdolę, że ja to w ogóle zrobiłem, ale wypas. Budzę się rano, odpalam to i patrzę, mówię, no nie, no dramat, przecież nikomu tego pokażę. No tak. Albo w drugą stronę, czasami jest tak, że po prostu jestem już taki zmęczony po zdjęciach, że patrzę na to i mówię, nie, no kurczę, żenada, w ogóle to jest, ja w ogóle tyle czasu stracone. I budzę się rano następnego dnia, odpalam to, mówię, ty, no co, pojebało mnie? Przecież super to jest, w ogóle o co chodzi, to jest zarąbiste. Więc jakby to też jest taka kwestia balansu, żeby albo znalezienia troszeczkę siebie, a mówię o tym dlatego też, że tak sobie pomyślałem, jakbym był młodym muzykiem, no. Znaczy młodym muzykiem już nie mogę być, bo jest już z tym starym człowiekiem i tak, ale... No, mówimy o hipotetycznej sytuacji. Ale młodym w stażu, powiedzmy. I wiesz, i wiedziałbym, że to jest to, co chcę robić, na to chcę przestać zwalczyć swoje życie, w tym to kocham i w tym się czuję dobrze. To co powinienem zrobić? Jak powinienem podbić do Grizzlego?
Po prostu napisać do mnie wiadomość, siema stary, robię coś takiego i wrzucić linkę do swojej muzy. Ja wtedy momentalnie, wiesz, jakby w momencie, kiedy wchodzę w tą wiadomość, sprawdzam to i wiesz, i mi wystarczy chwila, żeby po prostu się czymś zajarać albo stwierdzić, że ta osoba jeszcze potrzebuje czasu. Natomiast wydaje mi się, że to czasy, w których żyjemy, bo wiesz, Maciek, kiedyś na przykład wykupić studio, godziny w studio było czymś, wiesz, za moich czasów, kiedy ja startowałem, to było dostać się do studia, nie było taką prostą rzeczą. Jeszcze zebrać pieniądze na to, żeby zapłacić za tą godzinkę w studiu, czy tam ileś tam godzin, kiedy nie wiesz, jak na czym to polega, no to jakby cenisz każdą tą godzinę. Teraz na przykład możesz podłączyć do laptopa głośniczki, ściągnąć sobie jakiś program i nagrać cokolwiek i po prostu w kiepskiej jakości, kiepsko nagrane, po prostu wysłać to i po prostu stracić na samym wstępie, bo czasy są też takie, że widzisz mnóstwo takiej kiepskiej jakości muzyki, która świetnie sobie na YouTubie radzi. I teraz te dzieciaki myślą sobie, po co ja mam... To jest prowokacja oficjalna, ale na przykład, co masz na myśli? Nie mam niczego na myśli, ale jest tego sporo, wiesz, nawet wiesz, to jest ogólne zjawisko, ogólne po prostu, jeśli chodzi o polski, o internet, że się wszystko troszeczkę tak zgłupiało trochę, wiesz, i jest moda na takie głupie, śmieszkowe filmiki, które po prostu... Mówiłeś mi ostatnio, że to jest coś, co zmienia się. Coś, co się zmieniło w przypadku obecnej pandemii, że zauważyliśmy wzrost po prostu, w sensie spadek zainteresowania kanałami, które zajmują się śmieszkowaniem i głupotami po prostu. Że ludzie po prostu w dobie pandemii jakby przestali w takim stopniu, bo to oczywiście dalej jest oglądane, ale przestali w takim stopniu po prostu followować ten content, który jest po prostu totalnie głupkowaty. I teraz wiesz, jakby wracając do tematu, chodzi mi o to, że wiesz, że dzieciaki, patrząc na to, że wszystko jest takiej średniej jakości, po prostu często wysyłają mi coś bardzo, bardzo ciężkie, wiesz, bardzo słabej jakości i wiesz, gdzieś tam się to przebija coś, ale po prostu to ani nie jest w tajmie, ani nie jest, wiesz, ani nie jest dobrze zmiksowane, wiesz, ja już bym bolał, żeby ta osoba po prostu wiesz, postawiła telefon, włączyła powiedzmy podkład, czy wzięła gitarę albo jakiś instrument i po prostu zaśpiewała coś i wysłała mi po prostu w ten sposób próbkę, niż nagrywanie po prostu, wiesz, na słabym sprzęcie. Ale do tego zmierzałem właśnie, wiesz, bo jakby troszeczkę te rzeczy teraz się łączą w taką jedną rzecz, do której zmierzałem. Jak pytałem z ciebie, jak podbić do Grizzly'ego, to... Wiadomo, no, kanały czy coś, jakby napisać do ciebie, jesteś otwartym ziomkiem, który tak. Jest jakby trudno mocno złapać kontakt, ale chodzi mi o to właśnie, co trzeba zrobić, wiesz, robię bity, albo robię, nie wiem, albo właśnie gram na gitarze, albo śpiewam, albo chcę śpiewać, to co zrobić, no przede wszystkim coś nagrać, nie? Tak, przede wszystkim postaraj się, bo wiesz, bo debiut masz tak naprawdę tylko raz. I wiesz, i jeśli chcesz kogoś zaczarować czymś, to postaraj się dać sobie szansę. A szansę mam tutaj na myśli, postaraj się przygotować to tak, żeby po prostu na samym wstępie mieć pewność, że po prostu nagrałeś to dobrze, zmiksowałeś, tak żeby na przykład, nie wiem, zarejestrować choćby jedną swoją piosenkę dobrze i zadbać o to, żeby ją zmiksować i wtedy zacząć to rozsyłać. Żeby mieć pewność, że okej, nawet jeśli się to nie spodoba ludziom, nawet jeśli ci ludzie, do których uderzam, mi nie odpiszą, to przynajmniej mam pewność, że ja ze swojej strony zrobiłem wszystko, żeby to przygotować jak najlepiej. Bo to jest takie CV,
To jest twoje takie portfolio, które ślesz w świat. No postaraj się w tym portfolio zawrzeć, przygotować to jak najlepiej, żeby zaczarować kogoś, nie? No bo wiesz, bo to też przedstawia jakoś tam już na samym wstępie, jak ty do tego podchodzisz. Czy tobie zależy, żeby to było jakość, czy to ma być jakość, wiesz? I wiesz, o co chodzi. Jakość czy jakość? Bardzo, bardzo fajnie to brzmi. No. No i wiesz, i czasami stare, wiesz, ludzie przysyłają w tych czasach, gdzie ja wiem, że naprawdę, żeby nagrać coś w domowych warunkach, już nie trzeba mieć super wielce dużo pieniędzy i studia domowe się zminiaturyzowały i można naprawdę, wiesz, zarejestrować to rozsądnie, także żeby nie popaść w jakieś niesamowite koszta. Także ja przede wszystkim mam taki message do ludzi, że postarajcie sobie dać szansę, jak zanim wysyłacie do ludzi, których cenicie, swoje utwory, swoją twórczość, postarajcie się to zarejestrować jak najlepiej, żeby to brzmiało po prostu tak, żebyś miał pewność, że sobie tak naprawdę przygotowałeś to na takim stopniu, żeby kogoś zajarać. Że zrobisz dobre wrażenie, nie? Zrobić dobre, tak. To się nawet chyba mówi, że dobre wrażenie może zrobić tylko raz, nie? I wiesz. Tak, ale jest w psychologii chyba takie coś właśnie, że to nieprawda. Że tak? Pierwsze wrażenie, tak, tak, jest. To jest motyw tam pierwszego wrażenia, że jest pierwsze wrażenie, ale jest coś takiego, że jesteś w stanie wymazać to pierwsze wrażenie też, tylko że to po prostu nie jest takie łatwe, nie? Pierwsze wrażenie ma ogromny impact, ma ogromny wpływ, ale później... A powiedz mi, a jak masz tak na przykład, że poznajesz kogoś i myślisz sobie, kurde, coś mi nie gra z tym człowiekiem, nie? I wiesz, i czujesz to tak jakby wewnętrznie bardziej i sam nawet sobie powtarzasz, że nie możesz tak myśleć, bo to jest jakiś taki, wiesz, twoje jelita ci to podpowiadają, a nie tak naprawdę, że ta osoba nic ci złego nie zrobiła. I tak naprawdę dajesz jej szansę i nagle się okazuje, że miałeś rację. Że jednak odpowiadało twoje ciało, że wiesz, że jest na przykład, ja na przykład tak mam, stary, że bardzo szybko potrafię ocenić, czy z kimś, czy ktoś będzie od razu moim przyjacielem, czy po prostu nic z tego nie będzie. Bardzo szybko to. Ja mam bardzo, bardzo podobnie, ja to nazywam moją teorią energii, wiesz, i flow. Tak, 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 energy flow. Że to się, wiesz, że to się... że po prostu się z kimś dogaduje. I po prostu tak. Albo to łapie, albo nie. Szczerze mówiąc, rzadko kiedy zdarza mi się takie coś, że mówię o kimś, że kurde nie, to nie jest człowiek dla mnie. To mi się bardzo rzadko zdarza. Ale też zdarza mi się często, żeby to było tak, że o, bum, to jest człowiek, który jest zarąbisty, ja w ogóle może mieć konie crash po 5 minutach, wiesz, 3 zdaniach wymienionych, bo się znamy. I mam kilka takich osób, które poznałem bardzo krótko, w jakichś w ogóle różnych okolicznościach i od lat już się znamy, nie widujemy się zbyt często, a jak już się widzimy, to jakbyśmy w ogóle stary mieszkali razem. No. To jest takie flow, nie? Mam zresztą nawet będę też nagrywał podcast z takim Florianem Brackmanem, który jest fotografem i właśnie z nim się tak też poznałem w Poznaniu, mieliśmy razem wystawę no i tak po prostu nagle stwierdziliśmy, że jesteśmy przyjaciółmi. Wiesz, to był jakby moment, sekunda kliknęło. Po prostu. Tak, po prostu dobra beka, te same fale. Ja nie wiem, jak to można nazwać, ale jest coś takiego. I jest coś takiego, ja na przykład mam, że jak kogoś poznaję i kogoś nie czuję, no to rzeczywiście mi się nie chce po prostu inwestować w tą znajomość, czy kolaborację, czy cokolwiek to jest. I czasami się mylę. Czasami to jest właśnie to pierwsze wrażenie, gdzie ktoś może po prostu był niepewny czegoś, albo wiesz, no nie, różne są sytuacje, ale bardzo często jest tak, że po prostu to nie jest osoba, którą ja potrafię odczytać, bo to nawet nie jest kwestia, że to jest zły człowiek czy coś. Tylko czasami jest tak, że wiesz, że ja na przykład mam takie coś, że bardzo lubię czytać ludzi, znaczy czytać, czuję się komfortowo z tym, jak kogoś widzę i czuję od razu po jego gestykulacji, wiesz, o takiej mowie niewerbalnej, co ma na myśli, co próbuje przekazać mówiąc a tak naprawdę to chodzi o A plus B, nie? To wtedy dużo łatwiej jest mi zaufać takiemu komuś i z nim się dogadać. Jeżeli nie potrafię kogoś odczytać, to od razu stawia to jakby znajomość na przegranej pozycji.
I to nie jest wyrachowanie, bo żeby to też nie mylić pojęć, nie? Ja też nie, ja w ogóle nie pomyślałem tak, że to jest jakieś wyrachowanie czy coś takiego, ale wiesz co, wracając do jakby pracy też, ja na przykład na przestrzeni lat totalnie stary zdecydowałem, że będę tak naprawdę kierował się też tym, jaki jest przelot energetyczny między nami, wiesz, bo kiedyś zdarzało mi się pracować w ekipach, gdzie było na przykład kilku albo na przykład jedna osoba, która rozwalała system po prostu i trzeba było po prostu spędzać dodatkowo więcej czasu na tłumaczeniu tej osobie, która nie nadąża albo po prostu myśli totalnie inaczej i wiesz, jakby dobieranie ludzi nawet pod kątem tego, jakie prowadzą życie. Bo ja na przykład, wiesz, od kilku lat nie piję alkoholu i na przykład dla mnie ktoś, kto tarabani codziennie i wiesz, i jest po prostu, wiesz, no po prostu upija się codziennie, wiesz, nie przychodzi na czas do studia, wiesz, jest nieprzygotowany, wiecznie mówi, że ma zdarte gardło, a tak naprawdę my dobrze wiemy, że ta osoba się wczoraj upiła i po prostu opowiadała w głośnym klubie po prostu historię swojego życia i po prostu zdarła sobie głos zwyczajnie, bo ja to znam, been there, done that, wiesz, i po prostu i zauważyłem, że dobór też... Też przy współpracy z Pawłem wiele spędziliśmy godzin na rozmowie, bo wiele poznaliśmy artystów, którzy byli totalnie utalentowani, ale po prostu ich tryb życia sprawiał, że wrzucaliśmy sobie na barki coś, czego nie chcieliśmy. Nie chcieliśmy ogarniać ich życia. My chcieliśmy pomóc im w rozwoju ich kariery, a nie prowadzenia ich za rączkę przez życie po prostu, bo my po prostu uważamy, że musisz sobie coś załatwić, odhaczyć coś, jakieś swoje demony i wtedy możemy się zająć działaniem wspólnym. Bo wiesz, ale to tak naprawdę jest bardzo ciężkie, bo czasami masz taki talent, że myślisz sobie, no kurde, chcę coś z tą osobą robić, ale później po prostu, wiesz, na przykład działasz z tą osobą 2 miesiące i nie możesz się umówić na żadną sesję, bo ciągle jest coś nie tak. Ta osoba, wiesz, na nic nie ma czasu, a tak naprawdę nie za wiele robi, wiesz. Nie może przez 2 miesiące dojechać do ciebie do studia, żeby nagrać jedną piosenkę, bo ciągle jest jakiś powód, a ty doskonale wiesz, jaki jest powód tego wszystkiego, nie? I teraz na przestrzeni lat totalnie zmieniłem optykę i na te sprawy, żeby dobierać sobie ludzi, którzy patrzą na temat tak jak ty. I to tak upraszcza, stary, że jak sobie dobrze dobierzesz team, ludzi, którzy zmierzają w tym samym kierunku i nawet jeśli prowadzą podobne życie, no bo wiesz, bo jeśli ludzie, wiesz, wstają rano tak jak ty, no to możesz od rana z nimi, wiesz, już być na telefonie, już robić jakieś rzeczy, już się umawiać i wiesz, a jeśli na przykład ktoś po prostu, nie wiem, siedzi do 5 rano i później na przykład do 17 nie masz z nim kontaktu, to jest czasami to frustrujące, kiedy trzeba coś załatwić. Powiedzmy, nie wiem, jutro wychodzi twój singiel, ty musisz zatwierdzić mi okładkę, musisz zatwierdzić mix, master, a ja nie mogę się do ciebie dodzwonić. No to jest to strasznie frustrujące i postanowiliśmy z Pawłem na pewnym etapie, że będziemy dobierać też ludzi, że będziemy ich poniekąd testować, to nie jest dobre słowo, bo to może być źle odebrane. Natomiast żeby... Odcedzać po prostu. Tak. Tak, tak, że czasami nawet jeśli mamy niesamowity talent, z którym wiążą się niesamowite problemy, to sobie to odpuszczamy po prostu, bo ten zawód jest bardzo stresujący. Czynnik ludzki związany z przerośniętym ego. Artyści mają przerośnięte ega i wiesz, jakby to może na wstępnym etapie mało widać, ale po pierwszym sukcesie to... boostuje strasznie do góry i wiesz, i czasami ciężko to okiełznać. I teraz jeśli ktoś był trudny wcześniej i osiąga sukces, to wiesz, to te problemy tak naprawdę wszystko
Ogień, wszystko, ogień, po prostu ogień. Rośnie, tak. Te wszystkie niezałatwione sprawy i te twoje demony są, wiesz, jednak no, dochodzą do głosu też. Słuchaj, a to pytanie chyba będę zadawał wszystkim teraz, wiesz, bo to jest bardzo ciekawe dla mnie spojrzenie. No. Powiedz mi, a ty osiągnąłeś sukces? Wiesz co, myślałem o tym kilka dni temu. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy, ale jeśli zadałbyś mi to pytanie, powiedzmy, 3 dni temu, to bym się zastanawiał, a dziś już wiem. Ja uważam, że osiągnąłem bardzo duży sukces, dlatego że, Maćku, ja od 20 lat żyję tylko z tego. I to jest wielkie szczęście, że możesz odkryć za dzieciaka swoją pasję, jaką jest w moim przypadku muzyka, totalnie oszaleć na tym punkcie, później zacząć to robić, najpierw słuchać, później zacząć powolutku to robić, uczyć się grania na instrumencie, szkoła muzyczna, granie na instrumencie, później pierwsze zespoły i nagle zagrać pierwszy koncert w życiu, drugi koncert, to się staje po prostu regularnością, codziennością i nagle okazuje się, że ja przez 20 lat w tak ciężkim kraju, gdzie tak naprawdę jest mnóstwo zdolnych ludzi. I to mógłbym powiedzieć, Maćku, z ręką na sercu, znam ludzi turbo zdolniejszych ode mnie. W sensie takim, że na przykład, nie wiem, lepiej śpiewają ode mnie, lepiej grają na instrumentach, lepiej produkują muzykę, a im się nie udaje. Nie mogą z tego żyć. Normalnie chodzą do pracy, żyją z tego, żyją z tyry, której tak naprawdę nie lubią, ale robią to, ponieważ muszą zapłacić czynsz, wiadomo, proza życia. Natomiast ja robiłem przez całe życie tylko to. Dziś oczywiście to się zmieniało, wiesz, bo tak jak mówiłem, wcześniej grałem koncerty i były trasy i w ogóle teraz już praca w studiu i to się zmieniło. Natomiast moim największym sukcesem jest to, że ja robię muzykę i wszystko, co jest dookoła muzyki, od samego początku, od dzieciaka do dziś i się z tego utrzymuje. I to jest wielki sukces w tym kraju. To jest w każdym kraju sukces i ja myślę, że to jest kwestia właśnie też takiego wyjścia z pudełkowego myślenia, takiego szablonowego, wiesz, praca od 9 do 18, wiesz, mieszkanie, żona, dzieci, coś tam jakby, te takie sztampowe myślenie, które rzeczywiście u nas w kraju, szczególnie w dzisiejszych, ostatnich latach, jest promowane bardzo mocno i lobbowane przez powiedzmy media i rząd i tak dalej, ale to na pewno nie ułatwia, ale myślę, że z drugiej strony też to jest kwestia personalna, wiesz, to jest kwestia tego, że sobie powiedzieć, dobra, nie będę mieszkał w 150 metrach, tylko będę mieszkał w 50 metrach, ale będę robił to, co lubię, a nie sprzedawał duszy diabłu, nie? Być czy mieć, nie? Wiesz, ja na przykład od dzieciaka czułem coś takiego, że ten system tak naprawdę, że praca, że to nie jest dla mnie. Jakby za dzieciaka, wiesz, jako dziecko nie, jeszcze tego tak nie miałem poukładanego, tak jak mam poukładane teraz, ale po prostu czuję, że wiesz, że mnie to też odmładza. Wiesz, bo jeśli codziennie zajmujesz się swoją pasją, jeśli pasja jest twoim zawodem, to tak naprawdę no to wiedziesz życie szczęściarza. Tak naprawdę, jak tego nie docenić w momencie, kiedy masz możliwość każdego dnia wstawania i tak naprawdę zajmowania się tym, co kochasz. To jest strasznie odmładzające, bo wiesz, bo jak do mnie jakiś czas temu dotarło, że zdecydowana większość ludzi robi to, czego nie lubi w życiu. I wiesz, i wstaje każdego dnia, zastanawiając się, to jest kolejny dzień w moim życiu, kiedy robię coś, czego nie chcę robić, spotykam, powiedzmy, załóżmy hipotetycznie, spotykam w pracy szefa, który jest sfrustrowany, który wylewa na nas pomyje, który jest, wiesz, tą frustrację przekłada na nas, co sprawia, że ja łapię nerwy, wracam do domu, później wyżywam się na swojej rodzinie, rozumiesz? I wiesz, i tak jakby to kółko frustracji się zamyka, wiesz, że tak naprawdę spora grupa ludzi po prostu wiedzie takie życie,
od weekendu do weekendu właściwie, wiesz. Wiesz, a w tygodniu tak naprawdę robią to, czego nie lubią i wiesz, jak oni mają być szczęśliwi, nie? Więc wiesz, później trzeba, jak mają stworzyć szczęśliwe związki, w których się po prostu nie, gdzieś tam te frustracje nie pojawiają i nie aktywują się po prostu. No tam nie, to już jest, myślę, że w ogóle to jest rozkmina na zupełnie oddzielną nagrywkę tego typu podejście, ale jakby no na pewno trudno jest ludziom, jakby wiesz, bo mówimy o kreatywności tak bardzo szeroko rozumianej, gdzieś tam w okolicy cały czas to krąży, ten temat się pojawia i o tym tak naprawdę chciałbym, żeby były ta seria podcastów, ale zastanawiam się, wiesz, czy to jest kwestia odwagi, czy to jest kwestia determinacji też czasami, nie? Bo jak już masz piątkę dzieci i żonę i jakąś tam pracę, powiedzmy w cudzysłowie karierę, gdzie masz auto i kredyty i coś tam, trzeba to utrzymać wszystko i nagle stwierdzasz, że kurde, przecież ja kochałem robić muzykę. Oj, to ci podam taki przykład, bo mam taki przykład stary, w ogóle niesamowity, pierwszy z brzegu, jeśli pozwolisz, że ci tak się wtrącę, bo miałeś taki przepływ myśli, a ja ci wszedłem w słowo. Czy mogę? Słuchaj, jakiś czas temu, z 2 lata temu odezwał się do mnie człowiek, obecnie on ma 44 lata. Gość obdarzony niesamowitą skalą głosu. Człowiek, który po prostu, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, uderzył do mnie na fanpage'u facebookowym. I ten człowiek napisał do mnie po prostu taką ładnie skleconą wiadomość, że uważa, bo ja jestem najbardziej znany z zespołu East West Rockers, który wykonywał reggae i dancehall. Więc sporo osób gdzieś tam jarających się reggae zna mnie po prostu. I to jest taki człowiek, który... I ten człowiek znał mnie, bo mieszkał kiedyś w Polsce, ale wyprowadził się z rodziną do Niemiec właśnie po to, żeby gdzieś tam, wiesz, jakby zaspokoić jakby byt rodziny swojej i zająć się pracą, która po prostu mu dawała zaspokojenie finansowe. I odłożył muzykę na półkę, po prostu na powiedzmy 10 lat. I wyobraź sobie, że ten człowiek po 10 latach poczuł się tak źle, jakby nie miał nogi, że po prostu muzyka jest w nim, jest potężną częścią jego życia i ten człowiek się zdecydował, że dobro rodziny i jakby pieniądze są ważniejsze niż odhaczenie jakiejś tam pasji, nie? Nagle okazuje się, że po wielu latach to ciągle po prostu rosło. I ten człowiek się do mnie jakiś czas temu właśnie odezwał, że czy pomógłbym mu wyprodukować płytę reggae. No i ja akurat byłem w takim momencie, że byłem troszeczkę na to reggae obrażony. Może nie tyle obrażony, co po prostu miałem trochę overload. Wiesz, muzyka reggae to jest dość prosty gatunek. Wiesz, wykonując... Ja mam bardzo otwarte horyzonty i słucham bardzo różnej muzyki, więc wiesz, zamykanie się tylko w reggae dla mnie by było... bym się udusił. I to był taki etap, kiedy ja miałem overload reggae, ale pomyślałem sobie... Wysyłaj. No i wysłał mi piosenkę i mnie po prostu, wiesz, porwało mnie. Pomyślałem sobie, ten człowiek jest turbo utalentowany po prostu. Ja muszę mu pomóc, bo poza tym zacząłem z nim rozmawiać i chemia naturalnie od razu, po prostu on mi opowiedział historię swojego życia i to mnie porwało, stary. Po prostu porwała mnie jego historia, on mnie porwał jako człowiek i porwał mnie też jego, no przede wszystkim talent na samym początku, ale pomyślałem sobie tak, że ja jestem w stanie moimi umiejętnościami i znajomością gatunku mu pomóc w bardzo prosty sposób. Po prostu sprowadzić go, żeby przyjechał do mnie do Warszawy, nagrać piosenki, zmiksować to i po prostu dać mu materiał, dać mu kontakty, pomóc mu w tym procesie. I teraz ten przykład jest dla mnie przykładem takiego człowieka, który na jakimś etapie swojego życia, bo wiesz, różnie może być, nie? Że tak naprawdę, wiesz, rodzi ci się syn, rodzi ci się dziecko i jesteś jeszcze przed
czy tak naprawdę robisz muzykę, ale też już jesteś, prowadzisz jakiś biznes, który daje ci, powiedzmy, dochód. Tutaj masz niewiadomą, a tutaj już masz pewny hajs. I ty, tobie się rodzi dziecko i ty decydujesz, że to, żeby, wiesz, zbudować dom, posadzić drzewo i w ogóle zadbać, żeby rodzina miała dobrze, że to jest najważniejsze. I ja szanuję na przykład takiego człowieka, który zdecydował, że odłoży swoje spełnianie marzeń na rzecz, zapewnieniu rodziny odpowiedniego bytu. I on na wiele, wiele lat po prostu odłożył. Nie mogę ci przerwać, słuchaj, wiesz co, ja bardzo się mocno czuję, jeżeli chodzi o ten temat i takie podejście. I tutaj co mnie trafiło, powiedziałeś, że on się czuł, jakby stracił nogę. Tak, bo on mi tak powiedział, że stary, że się czuje, jakbym był bez nogi. No i wiesz co, ja uważam, że rzeczywiście można docenić to, że ktoś się poświęca dla swojej rodziny. Okej, takie wiesz, wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ale generalnie ja myślę, że to jest nie do wykonania na dłuższą metę. Najzwyczajniej. Tak. Po prostu nie jesteś w stanie w ten sposób żyć, bo wiesz, wszystko jest w porządku, jeżeli ktoś jest na tyle opanowany i ogarnięty jak ten chłop, o którym mówisz, super, no gratuluję mu, jeżeli naprawdę potrafił, wiesz, przez ten czas to zrobić i teraz jednak idzie za swoim snem, powiedzmy, czy tam marzeniem, ale co z ludźmi, którzy nawet nie wiedzą, że się frustrują, dlatego że nienawidzą swojego życia, bo się poświęcili. W sensie takim... Co ja, że nawet nie mają tej świadomości, tak? Mówisz. Nawet nie też świadomości, tylko się poświęcili. I teraz jest w nich mnóstwo goryczy, mnóstwo rozpaczy. Wiesz, mają za złe może rodzinie, że czegoś ale nie robią. Wiecie, albo coś... Moim zdaniem to widać na ulicach, choćby po ludziach, którzy, wiesz, na przykład reagują agresją albo takimi wybuchami z byle pierdoły. Po prostu, wiesz, ktoś nie wiem... wiesz, na przykład nie wstaniesz komuś w autobusie i ktoś zaczyna na ciebie krzyczeć, bo ty nie wstałeś, na przykład, wiesz, i wiesz, ja gadam jakiś głupi przykład, ale taka frustracja, na przykład, nie wiem, mam wrażenie, że pokolenie naszych rodziców, które zostało troszeczkę ukierunkowane na to, żeby szkoła, praca, i nic poza tym, po prostu tyra, jest trochę takim pokoleniem frustratów. Nie wszyscy, nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, bo spotkałem ludzi, którzy zawsze... Zgadzam się zdecydowanie. Masz takie wrażenie, prawda? Że... Ale jeszcze kończąc myśl, przepraszam, że ci przerwałem, kończąc myśl tego faceta, jak mówiliśmy o nim i o takim modelu, powiedzmy, ja myślę, że to jest niesamowite, jeżeli ktoś ma tu świadomość, to też nie jest takie łatwe, bo też rozmawiamy o tym, jakby to było po prostu, wiesz, coś weź i zrób, nie? Ale jeżeli ktoś ma świadomość, że wybiera to bezpieczne życie i się tym cieszy, to potrafi docenić naprawdę, to jest dla mnie samo... kontrola swoich emocji i tak dalej, to jest niesamowite, to naprawdę jest coś mega. A inna sprawa też jest taka opcja, że ktoś wybiera to bezpieczne życie po to, żeby później gonić swoje marzenia ze spokojem ducha. To też jest super, bo ten facet zrobił, mi się wydaje. I na przykład ja, kudos, naprawdę, wiesz, mega doceniam coś takiego. To jest no niesamowite, jakby ja, my moją partnerką oboje w sumie mamy takie podejście, że nie chcemy, żebyśmy się poświęcali, że czujemy, że się poświęcamy, chcemy mieć coś dla siebie też, jakby i robić to, co lubimy, nawet jeżeli nie będziemy, wiesz, milionerami jutro, to wolimy robić to, co lubimy i nie wnosić tej frustracji do domu, żeby ona później napięcia jakiegoś między nami nie wywoływała. I to się odnosi znowu wtedy do sztuki, do tego, co robisz, bo nagle się okazuje, że jesteś tak sfrustrowany, że jesteś zablokowany w ogóle. Dokładnie tak. I to przenika na każdy aspekt twojego życia, stary. No, ale chciałem może zmienić troszkę temat i pójść w kierunku odrobinkę bardziej pozytywnym, mam nadzieję. Bo ty jesteś Kamil Raciborski, a.k.a. Grizzly. Yeah. Dlaczego Grizzly?
Wiesz co, to są takie odległe czasy, wiesz, jakieś takie licealne, że to się już rozmywa trochę, ale wiesz co, to trochę polegało na tym, to taka ksywa podwórkowa trochę, wiesz, nic wielce szczególnego, ale trochę polegało to na tym, że ja jestem strasznym chudzielcem, wiesz, a jak śpiewam, to mam bardzo dużą emisję głosu i to było bardzo często tak, że w momencie, czasach przedinternetowych spotykałem się bardzo często z tym, że ludzie postrzegali mnie, słuchając tylko mojej muzyki, jako wielkiego typa, który ma po prostu potężny głos, a jak widzieli po prostu słucharka takiego na żywo, to robili wow! Serio? To ty? Więc wiesz, więc tak trochę zaczęli mnie ludzie nazywać, że wiesz, że jestem takim, wiesz, no, że ten głos jest... Gryzi. Po prostu gryzi. No, tak, no i po prostu wiesz, tak jakoś to się, wiesz, teraz jakbym sobie nadawał ksywę, to bym zupełnie inaczej myślał. Ale to tak, wiesz, czasami takie podwórkowe ksywy po prostu zostają z tobą na całe życie, przyklejają się do ciebie i już zostają. No. Ale wiesz, to jest bardzo charakterystyczne. Nie kojarzę nikogo innego, nie słyszałem kim innym. Ever. Tak? Nigdzie na świecie taką ksywę Grizzly, więc... A jak na przykład pierwszy raz usłyszałeś tą ksywę, że teraz ja poprowadzę wywiad z tobą, a jak pierwszy raz usłyszałeś tą ksywę, to co miałeś w głowie? Pozytywny jakby oddźwięk, czy... Nie, w ogóle zero, jakby... Okej. Okay. Zero jakiejś takiej konotacji akurat. Okej, okay, dobra. A oni w to, jakby nie byłem jakoś, wiesz... Generalnie Grizzly teoretycznie powinno mieć taki raczej negatywny, albo taki, wiesz, niebezpieczeństwa jakieś tam, nie? Bo niedźwiedź Grizzly to jest raczej mało zabawna. Mało zabawna postać, no. Tak. A się okazało inaczej. Słuchaj, mówiłeś, że grałeś, czy śpiewałeś w East West Rockers, w kapeli regowej. Mm-hmm. Gdzie jeszcze śpiewałeś? Opowiedz troszeczkę o swojej taką króciutko, bardzo skróconą taką genezę Grizzly'ego właśnie. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło dla ciebie przede wszystkim? I później gdzie skończyłeś, jak i co to się jeszcze nie skończyłem. Jak skończyłeś, wiesz, w jakich właśnie grupach i tak dalej. No teraz lecisz już na freestyle'u. Tak, słuchaj, więc ja zacząłem, najpierw wiadomo, że były szkolne zespoły i w liceum założyłem z przyjacielem moim, Grzegorzem Kaczmarkiem, zespół, z którym jestem przyjacielem do dziś w ogóle, wiesz, i graliśmy już w kilku zespołach razem, ale w liceum założyliśmy zespół AfriConnect i z tym zespołem od razu zaczęliśmy grać reggae. I bardzo szybko, gdzieś tam już jako małolaci, dotarliśmy do jakichś takich, powiedzmy, starszych wykonawców reggae, którzy nas zaczęli, że tak powiem, rejtować. No i po prostu kiedyś koncerty to się załatwiało na telefon stacjonarny, musiałeś się z kimś umówić i w ogóle, żeby zadzwonić i ustawić te wszystkie rzeczy. No i zaczęliśmy grać z tym AfriConnectem koncerty. Skracając, no zagraliśmy bardzo dużo z tym składem koncertów, aż dotarliśmy na festiwal do Ostrudy. To jest, w Ostrudzie jest największy festiwal reggae w Polsce, pewnie słyszałeś. I tam był konkurs zespołów. I na tym konkursie zespołów akurat pojawił się Kuba 1200, czyli menadżer i DJ East West Rockers. I on akurat po kilku latach wrócił z Amsterdamu, tam studiował inżynierię dźwięku, a jego dziewczyna ówczesna była z Ostrudy. No i on przyjechał na ten festiwal, bo był wielkim fanem reggae, dancehallu i jamajskiej nuty ogólnie. I chciał zobaczyć, jaka jest kondycja polskiego reggae. I przyjechał na ten festiwal po prostu i przyszedł na konkurs młodych zespołów właśnie, żeby zobaczyć może, że kogoś znajdzie do współpracy i zobaczył mnie.
Wyobraź sobie, że Kuba by miał wtedy takie podejście, że on nie za bardzo podbijał do ludzi, nie był taką otwartą osobą, ale jego kolega do mnie podszedł. To jest troszeczkę jak, wiesz, jak w podstawówce z dziewczyną. Studniówka. Idziesz ty. Tak, weź idź, powiedz jej, że chcesz się z nią. Tak, dokładnie. No i wiesz, ten jego ziomek po prostu taki, wiesz, uchachany podszedł i mówi: słuchaj, stary, świetny koncert i w ogóle fajnie to wszystko brzmi, musisz poznać mojego kolegę, nie? No i wiesz, no i właśnie Kuba podchodzi i mówi, że wrócił z Amsterdamu i dał mi swój mixtape. Ja wtedy, Maciek, ja wtedy nie wiedziałem, co to jest mixtape. Rozumiesz? To był taki etap, że wiesz, że tam były jakby zmiksowane w jeden utwór numery, wiesz, i tam były też wersje instrumentalne, bo wiesz, w jamajskiej muzyce jest coś takiego, jak w hip-hopie masz beat, to w jamajskim nucie masz rhythm. I rhythm polega na tym, że na przykład 12 wokalistów śpiewa na jednym rhythmie. I powiedzmy, wychodzą płyty, gdzie jest powiedzmy 15 albo 12 numerów, powiedzmy, na różne wersje na tym samym rhythmie i na końcu masz wersję instrumental. To jest bardzo... Czyli to jest taka melodia po prostu, jakby, tak? Rhythm to jest melodia, tak? Żeby to... To jest beat. To jest beat, pod który wokaliści nagrywają swoje piosenki na różne tematy. A ja wtedy znałem tylko robienie muzyki z zespołem. Że wiesz, jest perkusja ten i nagle poznałem kogoś, kto dysponuje rhythmami, czyli profesjonalnymi bitami zagranym przez Jamajczyków, wiesz, coś, czego ja w ogóle, co było totalnie poza zasięgiem moim, nie? Gdzieś tam to do mnie docierało, ale nie wiedziałem, że to tak działa. I nagle Kuba dał mi swój mixtape i powiedział: słuchaj, tu masz mój numer telefonu, a ja wtedy jeszcze mieszkałem z rodzicami. To była wieś pod brzegiem, brzeg województwa opolskie. I nagle okazało się, że Kuba jest z Chmielowic, to jest pod Opolem. I on mówi: no i jak coś, to do mnie zadzwoń, ja mieszkam pod Opolem w Chmielowicach. Ja mówię: stary, a ja pod brzegiem i mamy do siebie, wiesz, właściwie 45 minut pociągiem. Jeszcze wtedy to było 45 minut, teraz to już jest jakieś 20. I wiesz, i on powiedział: przesłuchaj ten mixtape, jak ci się spodoba, odezwij się. No ja wróciłem po tej ostrudzie do domu, przesłuchałem ten mixtape i pomyślałem sobie: kurde, to jest fajne i w ogóle to jakby mi otwiera coś takiego, o czym ja nie wiedziałem. Poza tym jakby z tej rozmowy z Kubą też wyczułem, że on się naprawdę na tej muzyce zna i ją kocha. Wiesz, pomijam już wielkie dredy do pasa i w ogóle, wiesz, jego wizerunek takiego gościa, który był w tej muzyce totalnie zakorzeniony. No i ja pojechałem do niego, stary, do tych Chmielowic pod Opolem i on wziął Techniksa, bo jego ksywa Kuba 1200 bierze się od Techniksa 1200 i ten. Miał te dwa Techniksy połączone mikserem. I wziął, bo większość tych rhythmów wychodziła na siedmiocalowych płytach, że z jednej strony masz wersję utworu, a z drugiej strony instrumental. Wrzucił siódemkę, dał mi mikrofon, mówi: śpiewaj. Tak na zasadzie bierzesz freestyle, nie? Ja nie jestem freestyle'owcem, ja jestem piosenkarzem, tak jak powiedziałem. Ja sobie piszę piosenki, które później wykonuję. I nie uważam się za dobrego freestyle'owca i strasznie zazdraszczam ludziom, którzy potrafią po prostu rymować i nabijać po prostu z głowy, tak jak im to leci. To jest, wydaje mi się, że trzeba być trochę jakimś zboczeńcem. Anyway. I on mi wtedy dał mikrofon i ja zacząłem freestylować po prostu po flamandzku, jak ja to nazywam, ale wymyślając melodię pod ten rhythm. Skończył się ten rhythm i Kuba powiedział do mnie: stary, musimy coś razem zrobić. To jest zajebiste po prostu, świetnie śpiewasz i ten. I zaczęliśmy... Masz nagrany gdzieś? Ten pierwszy freestyle? Nie, to w ogóle nie było nagrywane, to było po prostu tak na zasadzie chyba wolałbym tego nie słuchać po latach. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego, stary, jest sporo artystów, którzy słuchają jakichś takich swoich pierwszych płyt. Ja nie mogę słuchać swoich pierwszych, nie mam jakiejś takiej sentymentalnej fazy na to, żeby wracać co jakiś czas do swojej pierwszej płyty, słuchać swoich starych numerów. Nie, ja w ogóle najbardziej lubię moje numery, które jeszcze nie powstały. Patrzę, wiesz,
I generalnie zaczęliśmy dużo rozmawiać z Kubą na temat rozwoju i w ogóle. No i powstał plan, żeby założyć sound system. Sound system, czyli po prostu ekipa, która, ludzi, która promuje jamańską nutę, gra jamańskie imprezy, ale wtedy też zaczęło się, wiesz, że no, powstało Wawa Muffin, powstało Bass Medium Trinity, gdzie była Marika i Mr. Frenchman. I ja strasznie chciałem coś takiego zrobić jak kolektyw ludzi, którzy po prostu nadają na tej samej fali i śpiewają po prostu pod jamański. W ogóle Bass Medium Trinity, pierwsze wydawnictwo wydało totalnie tylko na jamańskich redeemach ich wersję piosenek. I oni osiągnęli w tamtym czasie duży sukces po prostu, bo to się szeroko rozeszło i nikt wcześniej czegoś takiego nie słyszał, że płyta, że laska, koleś w ogóle i na dancehallowych redeemach w ogóle super. I totalnie mi się zachciało, no. A jakie to były lata? Tak mniej więcej. 2004, 2003, jakieś takie, no. Jakieś takie lata. Stary konie jesteśmy, także. No i... Bo płyta East West Rockers pierwsza wyszła w 2006 roku, a to było długo, my zagraliśmy wiele imprez, zagraliśmy sporo sound systemów, już byliśmy wtedy, jak płyta wychodziła, to już mieliśmy bardzo duże grono odbiorców. Już sporo osób na tą płytę czekało, więc my zakładam, że to... Ja nie pamiętam takiego... Co było wcześniej w takim razie, okej. Okay. Z Kubą 1200 stwierdziliście, że coś razem musicie zrobić, chciałeś zrobić taki sam system i to też powstało? I Kuba po prostu znał już wcześniej Chibę i Michała, który finalnie został naszym gościem od okładek i wizualizacji, ponieważ my jako Sound System od razu położyliśmy dużą wagę na to, jak, bo nie mamy instrumentów, nie mamy muzyków i w czasach, kiedy graliśmy, bardzo często to było źle interpretowane, że jeśli my przyjeżdżamy z DJ-em, to nie jest prawdziwa muzyka, rozumiesz? Wtedy to się tak kiedyś myślało, że wiesz, że jak nie masz perkusji i nie masz instrumentów, raz w Sarajewie, jak pojechaliśmy, graliśmy trasę koncertową, pojechaliśmy do Sarajewa, to stary, wtrącę tylko tą dygresję, bo to jest świetna anegdota. Dawaj. Stary, wszedł gościu, w ogóle Sarajewo zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, bo to był kraj ileś tam lat po wojnie, ale wszędzie, wiesz, dziury w budynkach, wiesz, to wyglądało jak dalej, jakby ten kraj był świeżutko po tej wojnie, nie? I wiesz, i nagle wchodzi wielki typ do klubu, my robimy soundcheck, rozkładamy sprzęt, robimy raz, śpiewamy piosenkę i wchodzi wielki typ ze szramą na ryju i mówi, co to jest? I nasz menadżer Kuba podchodzi i mówi, no robimy soundcheck, rezerwacja ten, no tak wygląda i swój rockers. On mówi, a gdzie jest perkusja, gdzie jest gitara, gdzie jest bas? Mówi, Kuba mówi, ale no my, to jest sound system, my, to są wokaliści i grają z DJ-em. I on mówi, w moim klubie nigdy nie zagrał i nie zagra żaden DJ. Dla mnie to musi być perkusja, gitara, wiesz, długo musieliśmy go przekonywać, żeby w ogóle on nam pozwolił zagrać w tym klubie i długo musieliśmy go przekonywać, żeby finalnie nam za to zapłacił, bo przejechaliśmy bardzo, bardzo wiele kilometrów, żeby tam zagrać. No i to były czasy, w których, wiesz, jakby my od razu stwierdziliśmy, że wizualki, które będą powiązane z naszymi utworami i naszym przekazem, to będzie coś. To będzie coś, na co chcemy postawić i Kuba właśnie znał Chibę, który był wokalistą, już bardzo dobrze sobie radzącym i Michał, który się zajmował sprawami komputerowymi i był komputerowym mózgiem i od samego początku projektował okładki, logówki nasze, wiesz, był taką osobą od tej wizualnej strony, nie? I chwilę potem, i w takim składzie zaczęliśmy grać koncerty, sound systemy. I najpierw w Opolskiej Promenadzie, takim małym klubiku przy Odrze, graliśmy nasze sound systemy, które po prostu cieszyły się niesamowitą popularnością. Właściciel klubu nas kochał, bo zawsze mieliśmy wyprzedane w ogóle. Wiesz, to były czasy prosperity, kiedy reggae naprawdę wracało do łaski. Ludzie chcieli, po prostu byli spragnieni tą muzyką. Przede wszystkim, kiedy reggae przestało być trochę punky reggae, if you know what I mean,
Wiesz, że przestało być takie kojarzone z, wiesz, z takim punkowym trochę podejściem, a bardziej z takim, wiesz, Sean Paul wtedy wjechał, Gentleman, to nagle okazało się, że reggae nie jest takie właśnie, wiesz, przaśne i tylko takie punkujące, tylko jest też właśnie, może skręcać delikatnie w stronę mainstreamu i wiesz, i właśnie Sean Paul i Gentleman bardzo to świetnie sprzedali to na Europę, że tak powiem. I zrobił się wielki boom na reggae, mnóstwo artystów zaczęło to robić, my sobie już świetnie radziliśmy w tym Opolu, zaczęliśmy później grać sound systemy w całej Polsce i w ogóle, no i chwilę później poznaliśmy Raslutę, który do nas dołączył i w tym składzie nagraliśmy album, który się świetnie przyjął i zapoczątkował naszą karierę i po prostu od tej pory nie wychodziłem z busa. Praktycznie studio, bus, trasa koncertowa, to było szalone, stary, to był szalony czas, no bo ja wiesz... A jak się nazywaliście? Jak się wtedy nazywaliście, ten sound system, jak się nazywał? East West Rockers. Aha, to już było, to już jakby, czyli tak. Kuba 1200, Chiba, Michał, ty, tak, to był tak. East West Rockers. East West Rockers i później do nas dołączył Rasluta i po prostu to już było, bo wcześniej jeszcze używaliśmy East West Rockers sound system, ale potem jak już wydaliśmy album, no to już było East West Rockers i wiesz, jakby sound systemem to była ta świadomość ludzi po prostu, że my się wywodzimy z tego ruchu sound systemowego i wiesz, i gramy dubplaty i wiesz, i promujemy jamańską nutę tak, jak się to robi na Jamajce, nie? I taki był nasz cel. No i wiesz, chwilę później, jak wspomniałem, nie wychodziliśmy z busa i po prostu graliśmy tych koncertów strasznie dużo. Chwilę później we wrocławskim klubie, który już nie istnieje, Droga do Mekki, poznałem Mioda z Jamala, o którym już wcześniej słyszałem po prostu, bo wyszedł singiel Policeman i ten Policeman bardzo dużo namieszał. I generalnie byłem w klubie na jego koncercie i później stałem w kolejce po piwo. Jeszcze wtedy piłem piwo. I stałem w kolejce i nagle... Właśnie nawet nie wiedziałem, że stałem za Miodem i on się odwraca do mnie i mówi: o, siema, bo on też mnie kojarzył z East West Rockers po prostu i wiesz, i jakby odwrócił się i mówi: o, siema, co pijesz? Ja mówię: no piwka bym się napił. I wiesz, i postawił mi to piwo, zaczęliśmy gadać i stary, nagle okazało się, że Miodu jest kimś takim, w tym całym środowisku reggae brakowało mi kogoś takiego, kto jest trochę nie reggae. Nie wiem, czy że wiesz, że wychowywaliśmy się na tych samych płytach typu Pearl Jam. Dobra, zaczyna się gadka, wiesz, Pearl Jam, która płyta? No ten. No i wiesz, tam powiedzmy jeszcze, powiedzmy Vitology albo coś tam. I wiesz, że zaczęliśmy rozmawiać o nie reggae scenie i nagle okazuje się, że nadajemy na totalnie tej samej fali. No i po prostu zaczęła się moja przyjaźń z Miodem, która w telegraficznym skrócie skończyła się tak, że zacząłem być częścią Jamala. I po prostu drugą płytę Urban Discotheque nagraliśmy już w składzie Miodu, ja i Frenchman ze wcześniej wspomnianego Bass Medium Trinity. Jeszcze przed Jamalem zrobiłem projekt Managa, który przez wiele osób jest określany mianem kultowym, ale ten projekt kompletnie się nie przyjął. Naprawdę mała ilość osób słyszała tą płytę, którą my wydaliśmy. Natomiast ten projekt Managa sprawił, że Miodu strasznie bardzo chciał mieć wszystkich muzyków Managi u siebie w składzie. I właściwie Jamal na drugiej płycie wsysnął, że tak powiem, cały skład Managa, został wchłonięty przez Jamala i tak się uformował nowy skład Jamala, który bardzo długo po moim odejściu jeszcze funkcjonował, nie? Więc tak, ten pierwszy okres to był East West Rockers, Managa, później Jamal i te trzy zespoły w pewnym momencie grały jednocześnie.
Więc stary, wyobraź sobie taką intensywność grania z bardzo popularnym East West Rocker, z bardzo popularnym Jamalem i jeszcze zespołem Managa, który też ode mnie bardzo wiele wymagał, bo jednak tam byłem już frontmanem, tam byłem jedynym wokalistą. W East West Rockers miałem jeszcze pomagierów, wiesz, w sensie taki, że no, w trójkę byliśmy trio, w Jamalu też byliśmy trio, a tutaj jestem sam. Więc powiem ci, że w tamtym czasie to było dla mnie trochę za dużo. W sensie nie dawałem rady już głosowo, bo jak wiesz, grasz czwartek, piątek, sobota, niedziela, koncerty i dajesz z siebie 120%, skaczesz po tej scenie i później na przykład, kiedy tak to gardło ma odpocząć? Wtedy było... To wtedy, przepraszam, że ci przerwę, jak to się skończyło? Jakby, w sensie, no bo jakby nie jesteś już żadnym z tych zespołów. Te zespoły, nie wiem, tak naprawdę East West Rockers chyba w ogóle nie istnieje. No East West Rockers nie istnieje. Jamal chyba też już nie? Nie, Jamal istnieje. Zresztą chyba nawet w zeszłym roku wydali jakąś płytę, tylko że już w zupełnie innej formie, inaczej brzmi. Zresztą ten zespół w ogóle się charakteryzował tym, że Miodu, też nasza, podejrzewam, przyjaźń tak dlatego wykwitła, rozkwitła, bo ja lubię na przykład się wymyślać na nowo na każdej płycie. Poruszać, wiesz, teraz na przykład nagrałem płytę, która jest najbardziej popowa w całym moim życiu, dlatego, że po prostu chciałem taką płytę zrobić. Poprzednią płytę nagrałem... Czy jeszcze nie wyszła? Wyszło kilka singli z tej płyty. Ta płyta się ukaże, kiedy będę miał ochotę ją wypuścić, bo teraz jakby era jest singlowa i ja teraz się nastawiam na to, żeby po prostu wypuszczać single. I nie mam takiej fazy, że wiesz, ja już trochę płyt w życiu wydałem. Nie mam takiego ciśnienia, że muszę koniecznie wydać płytę. Nie, ja po prostu skupiam się teraz na tym, żeby wypuszczać piosenki, wypuszczać numery. Ta płyta jest mega singlowa, więc właściwie i nawet jeśli by każdy numer wyszedł z klipem, no to tak naprawdę super. Czekaj, bo się trochę zagmatwałem z tą całą historią moją. Przepraszam bardzo, tak. Generalnie pytałem się, jakby co się dzieje teraz z tymi zespołami, jak to się stało, że tak naprawdę przestałeś z nimi grać. Wiesz co, w pewnym momencie w Jamalu Miodu postawił mnie w takiej sytuacji, w sensie zadał mi takie pytanie, może nie postawił mnie w sytuacji, to było ciężkie, no bo generalnie bardzo dużo grałem z East West Rockers i bardzo dużo grałem z Jamalem i czasami bywało tak, że musiałem wybrać, że na przykład daty się nakładały i czasami bywało tak, że musiałem wybrać, z kim jadę, czy z East West Rockers, czy z Jamalem, rozumiesz? Zazwyczaj wybierałem East West Rockers, na co Miodu bardzo się, w sensie nie był zadowolony z tego powodu, bo wiesz, no bo niby dlaczego, nie? Wiesz, w tamtym czasie Jamal był totalnie na szczycie popularności, wiesz, no, grał po prostu zawsze prime time'y. East West Rockers też sobie nieźle działało, ale nie byliśmy na takim szczycie jak Jamal. No i wiesz, Miodu płacił mi nawet chyba wtedy większe pieniądze niż East West Rockers. I dlaczego on niby miałby się mną dzielić, wiesz? I on kazał mi w pewnym momencie zdecydować, East West Rockers czy Jamal? I ja pomyślałem sobie, że w East West Rockers ja mam decyzyjność, mam coś do powiedzenia. Jestem osobą, która budowała ten skład od początku. Jestem odpowiedzialny za pewne rzeczy, a w Jamalu jestem po prostu członkiem zespołu. Nie mam żadnej decyzyjności. Tak naprawdę to Miodu decyduje o tym, co się znajdzie na płycie, jaka ta płyta będzie, jak się będzie nazywała, jaka będzie miała okładkę. Ja tam po prostu tylko śpiewam. I zdecydowałem, że chcę zostać w East West Rockers. Co jakby, wiesz, no jakby rozeszliśmy się z Miodem w pokoju i nie było żadnej kosy. Tam chłopaki zostali z tej Managi. Ta Managa się rozpadła, ponieważ no, płyta się kompletnie nie przyjęła. Przestała się... W sensie nie sprzedała się kompletnie koncerty, trochę zagraliśmy tych koncertów, ale to się kompletnie nic nie wydarzyło, nic z tym. Więc wiesz, skupiłem się na East West Rockers, więc momentalnie moje gardło zaczęło odpoczywać. I zacząłem doceniać tą moją decyzję podjętą, że wiesz, że po prostu zwyczajnie
teraz inaczej bym sobie też rozłożył siły, bo wtedy to był szalony rock and roll, Maćku. Mhm. Wtedy to był taniec na całego i wiesz, i picie alkoholu, nieszanowanie gardła, palenie szlugów, wiesz, ja jakby zdawałem sobie sprawę, jak bardzo to wszystko wyniszczą mój wokal, ale nie byłem w stanie sobie tego odpuścić, wiesz, odmówić sobie jakiegoś piwka po koncercie albo, bo na, wiesz, najbardziej nie sam koncert zdziera ci gardło, tylko to, co robisz po koncercie. Więc wiesz, stary, jeśli stoisz w klubie, ja na przykład bardzo lubiłem zawsze wychodzić do słuchaczy, do ludzi, którzy przychodzą do na nasze koncerty. Mieliśmy stoisko merchandisingowe, które były koszulki, płyty i wszystko. I ja zawsze lubiłem przybijać piątki z tymi ludźmi, rozmawiać z nimi, bratać się z nimi. I teraz tak, postoisz 2 godziny z tymi ludźmi, muza nawala. Ty tak na dobrą sprawę nie mówisz, tylko krzyczysz, bo wiesz, jak jest głośna muzyka, ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, że ty krzyczysz ludziom do ucha i nagle tak. I ty, stary, po pierwszym wieczorze zagranym w jakimś pcimiu dolnym już masz 50% strun głosowych mniej, wiesz. I następnego dnia grasz koncert, robisz to samo, następnego dnia grasz koncert i poniedziałek, jak wracasz do domu, to już nie mówisz, tylko szeptasz. Wiesz, i nagle, stary, jak mi odeszły te 2 zespoły i zostało tylko East West Rockers, bo miałem straszne problemy z głosem. To jest odległe dla mnie wspomnienie, ale po prostu to był demon, który wtedy mnie prześladował strasznie, bo ja się bałem, że stracę głos, wiesz, i po prostu było o wiele więcej dni, w których nie mogłem mówić, niż dni, w których miałem normalny głos, taki jak mam teraz. I stary, ja wpadłem w totalną dolinę, że po prostu stracę głos za chwilę, bo nie mogę zrezygnować z koncertów już zabukowanych, muszę je grać, a jednocześnie nie mam czasu na wydobrzenie. I wtedy pojawił się ktoś taki jak promo z zespołu Loop Troop Rockers. Nie wiem, czy czaisz taki skład hip-hopu. Na maksa, no. To mi kolega zaraził troszeczkę ich. To takie właśnie hip-hopowo, regowe, grubym bardzo przekazem. Z świetnym przekazem w ogóle, niesamowity skład. No i pamiętam, że Kuba 1200 mnie zajawił Loop Troop Rockers i oni nagrali na płycie Good Things, nagrali album, piosenkę Ginger and Lemon. Stary. I ja zacząłem słuchać tej płyty po prostu maniakalnie i chwilę później okazało się, że Kuba 1200 skontaktował się z promo z Loop Troop Rockers i ściągnął jego na solowy koncert do Wrocławia na One Love Festival. I on był promotorem jego w Polsce, ściągnął go do Polski i promo przyjechał i stary, on non-stop pił wywar z imbiru z odrobiną cytryny. Ja go po prostu zapytałem, że co tak pijesz, ten ginger and lemon, nie? On mówi po prostu, jeśli profilaktycznie, codziennie pijesz wywar z imbiru, to sprawiasz, że twoje struny głosowe są zachowane w totalnie dobrym stanie cały czas. Tylko musisz uprawiać profilaktykę i pić ten wywar z imbiru cały czas po prostu, nie? To też sprawi, że, bo imbir ma niesamowite właściwości, jak go pijesz, stary, profilaktycznie codziennie, to on cię spiduje wręcz. Niesamowitym afrodyzjakiem też jest. Po prostu jesteś takim, jakby taką, no strasznie naenergetyzowaną osobą, nie? I wiesz, i daje ci to niesamowite... Tak, napalonym ziołem wtedy jesteś. Tak i nie. No i stary, ja zacząłem to stosować, stary, i wszystkie moje problemy z gardłem poszły pod stawkę. Po prostu zacząłem profilaktycznie stosować ginger and lemon. Zadbałem o to, żeby też, wiesz, rozgrzewać się przed koncertem. Wielu wokalistów tego nie robi, po prostu rozgrzewki. Ja po prostu postanowiłem, że zmienię troszeczkę to moje podejście do wykonywania zawodu i trochę poważniej do tego podejdę. I stary, i nagle w krótkim czasie wszystkie moje problemy poszły pod stawkę, wiesz. I tak naprawdę promo nawet chyba sobie nie zdaje z tego sprawy, że uratował mi życie i kilku wokalistom w tym kraju, którym ja już sprzedałem tę recepturę, że jeśli będziesz pił wywar z imbiru codziennie, to po prostu twoje problemy
już nie będą problemami. I pamiętam, że wtedy tak naprawdę sfokusowałem się totalnie na East West Rockers i przez kilka lat zajmowałem się tylko East West Rockers i wydawałem tam jakieś solowe, pojedyncze numery jako Grizzly, ale też w gatunku reggae, dancehall i tylko w tym gatunku. No i po trzecim albumie czułem, Maćku, że mam totalne zmęczenie reggae i dancehallem. Że już nie mogę po prostu, że poczułem, że trochę nie mam już coś do powiedzenia w tym gatunku, wiesz? Że jakby wszystko wydaje mi się takie same. Jak poruszam jakieś tematy, to mam wrażenie, że już wszystko powiedziałem w tym. Wiesz, reggae jest muzyką folklorystyczną. Bo muzyka folklorystyczna polega na tym, że powinna być taka, jaka jest cały czas. Wiesz, o co chodzi? Nie za bardzo powinna się rozwijać i wiesz, i tam, wiesz, jakby reggae trochę się zmienia, ale ogólnie brzmi tak samo, nie? Wiesz, jak podział 4/4, wiesz, strasznie mnie to zaczęło ograniczać. Po prostu czułem, że już nie do końca czaję ten klimat, że potrzebuję totalnej zmiany natychmiast, bo się uduszę po prostu. Poczułem taką, wiesz, artystyczną potrzebę wyrażenia się w inny sposób. No i zacząłem po którymś koncercie w Nysie. W Nysie spotkałem moich kolegów. Kiedyś grałem w takim, miałem taki epizod w takim zespole Kontra. Zespół Kontra wykonywał muzykę, którą mógłbym określić takim muzyką inspirowaną Rage Against the Machine, Limp Bizkit, wiesz, śpiewane refreny, nabijane, wiesz, dwóch wokalistów, ja refreny, raper w zwrotkach, bardzo energetyczne granie na żywo, wiesz, i świetni muzycy, zawodowy band, i oni przyszli z racji tego, że Kontra była z Grodkowa, przyszli na mój koncert. Grodków obok Nysy leży bardzo niedaleko. Wpadli na mój koncert perkusista i gitarzysta, przybić piątkę. Się strasznie ucieszyłem, że ich zobaczyłem, i akurat wstrzelili się w taki czas, że już miałem bardzo dużo popisanych nowych piosenek, które totalnie nie były do umieszczenia w tym reggae świecie, nie? I oni do mnie, że wiesz, że co robisz w ogóle, czy może miałbyś ochotę z nami coś pomuzykować? I ja nagle, mi się połączyły kropki, że mam przed sobą świetnego perkusisty, świetnego gitarzystę i właśnie potrzebuję kogoś takiego poniekąd do składu, żeby zrobić, marzył mi się skład elektroniczny grany na żywo. Jakby na żywych instrumentach i nagle, wiesz, i jeszcze z tyłu głowy miałem tego mojego przyjaciela Grzegorza Kaczmarka, z którym zakładałem Afrikonek, który jest zawsze mi towarzyszy przez całe życie. On jest basistą i też pomyślałem sobie, że dobiorę do jego do składu. No i po prostu zaczął kiełkować projekt, który finalnie został nazwany Mixtura. A my z East West Rockers chwilę po trzecim albumie zagraliśmy potężną trasę. Zagraliśmy mnóstwo koncertów i byliśmy już zmęczeni trochę tą trasą i tym podróżowaniem, i postanowiliśmy sobie zawiesić działalność. Żeby każdy nagrał sobie solowe płyty, żeby sobie odpocząć chwilę od siebie, zatęsknić za sobą i za chwilę się, powiedzmy, zgadać, co dalej. Czy zawieszamy dalej działalność, czy nam ten stan się podoba, czy wracamy z glorii i chwale i nagrywamy kolejną płytę, czy wracamy... Ty rozumiesz, dajmy sobie chwilę, niech każdy się wyszaleje na swoim podwórku, a później wrócimy do tematu, wiesz... Ogłosiliśmy na naszych fanpage'ach, na naszym fanpage'u na Facebooku, że musimy sobie dać przerwę i trochę czasu. I w tym czasie każdy z chłopaków Grizzly zrobi miksturę, raz Luta wyda swój solowy album, Chiba wyda swój solowy album. Kuba 1200 już wtedy był menadżerem i Juniora Stresa, i grał w Paprice Corps, był taki zespół. Kojarzę, no. Był, dalej. Mieliśmy podobne roczniki chyba w ogóle, więc... Tak, no. I wiesz, i my... Każdy się rozszedł w swoim kierunku. Ja nagrałem tą płytę z miksturą i wydałem ją w wytwórni Urban Records, Urban Rec, która to był jej drugie wydawnictwo, to był projekt Mikstura, a pierwszym wydawnictwem była płyta Donatana.
Więc płyta, stary, płyta Donatana, producencki album Równonoc, to był tak potężny komercyjny sukces na tamte, na tamtą chwilę, że mój wydawca, Urban Records, właśnie Sławek, on był tak w ogóle, wiesz, jakby miał wiatr w żaglach, jak, że wiesz, że jak ja w momencie, ja bardzo dużo dostałem od niego takiego, wiesz, takiego zaangażowania i wiesz, my dostaliśmy tak dobry kontrakt, że stary, naprawdę mało kto w tamtym czasie mógł się poszczycić tak dobrym kontraktem, jak ja dostałem w tamtym czasie. I wiesz, i mieliśmy 5 klipów na płytę, która, wiesz, teraz to już jest norma, nie? Ale wtedy wypuszczenie 5 klipów to nie była taka norma, nie? Że wiesz, dostaliśmy duży budżet na klipy i wiesz, i w momencie, kiedy na tej płycie był gościnnie PZ, który też był, wiesz, no teraz PZ też jest na bardzo wysokim levelu rozpoznawalności, wtedy to był jego totalny pik. Wiesz, w momencie, kiedy, bo wcześniej ja też prowadziłem z PZ-em rozmowy, bo on chciał mnie wydać w swojej wytwórnie Coca Beats. Mhm. Ja po prostu byłem trochę rozdwojony między PZ-em, który mi macha kontraktem i mówi, zabiorę cię na trasę, a Sławkiem z Urban Records, który mówi mi, stary, no lepszego kontraktu nie dostaniesz niż ten. Więc ja miałem najlepszą sytuację, jaką mogłem sobie wymarzyć, nie? I nagraliśmy album i finalnie się zdecydowałem na Urban Records, ponieważ no, ich warunki były najlepsze na świecie. A PZ i tak mi się dograł na płytę. I pierwszy singiel w ogóle z tej płyty to jest z PZ-em. Jest nawet singiel Piętno. Mikstura featuring PZ, Piętno się nazywa. I wtedy z Miksturą pograliśmy trochę koncertów, zagraliśmy trasę i ten projekt miał szansę gdzieś tam pójść szerzej i ja już nawet zacząłem pracę nad kolejnym albumem. Natomiast poznałem, jeszcze mieszkając we Wrocławiu, poznałem Dry Skula, producenta z Olsztyna, który na stałe mieszkał już w Warszawie. Pewnego dnia na próbę East West Rockers, już wiele, wiele miesięcy wcześniej, przyszedł Chiba i mówi, stary, przysłał do mnie na Facebooku koleżka beat, który brzmi, stary, jak niezrobiony w Polsce, stary. Jakby to Skrillex zrobił, nie? I mi włącza i mówię, nie mogę w to uwierzyć, że to Polak zrobił, nie? Na takim levelu to była produkcja, że naprawdę świat. No i ja tego Dry Skula sobie tak odłożyłem gdzieś tam w czasie, bo to były jeszcze czasy, wiesz, kiedy Chiba to włączył, to my graliśmy w East West Rockers, to było chwilę przed Miksturą. Wydałem płytę z Miksturą, pracując z innymi z producentami, jakby zapomniałem na chwilę o tym Dry Skulu i wróciłem przy drugiej płycie, odezwałem się do niego, czy wysłałby mi jakąś paczkę bitów. I on mi wysłał paczkę takich bitów, że ja pomyślałem sobie, kurde, no żadnego bym nie odrzucił, że ja bym zrobił album na tych bitach. I zacząłem rozmowę najpierw przez telefon z Dry Skulem i okazało się, że jesteśmy braćmi. Po prostu jakbyśmy wypadli, brother from another mother. I po prostu nagle okazało się, że nadajemy na tej samej fali, totalnie chcemy tego samego. Ja nagrałem pierwszy numer w moim studiu we Wrocławiu, tak roboczo. I on mówi, o kurde, super. Ja zacząłem pracować nad kolejnymi bitami i jeszcze wtedy myślałem o tym, że wezmę jego produkcję i wydamy to jako miksturę. Natomiast zauważyłem, że chłopaki moje w składzie nie do końca się tak angażują i poświęcają tyle pracy, ile ja w to poświęcam. I skumałem, że tak naprawdę na dobrą sprawę to wszystko, co się działo, że chłopaki jakby instrumentaliści grają ten materiał live, ale ten proces twórczy, oni nie uczestniczą w tym procesie twórczym tak bardzo, jak ja w nim uczestniczę i jestem w nim zatopiony. Po prostu w pewnym momencie zaczęły się rozmywać te nasze relacje pod tym kątem też, że wiesz, że ja po prostu czułem, że mega, mega dużo pracy w to wkładam i wysyłam im prewki i na przykład nikt mi nie odpisuje, nikt mi nawet nie daje znać, czy im się to podoba, czy im się to nie podoba, tak jakby po prostu, wiesz. Zaangażowanie słabe po prostu. Tak, tak, tak. Gdzieś tam iskierka przygasła.
Tak, dokładnie. I stary, i to się wszystko zbiegło w czasie, że my po prostu przestaliśmy grać koncerty, ludzie przestali, mieliśmy problemy ze znalezieniem menadżera i po prostu gdzieś nam się to wszystko rozjechało. I stary, i nagle, nagle, wiesz, mój związek też się rozsypał, zaczął się sypać po prostu we Wrocławiu i stary, miałem taką sytuację, że no miałem ciężką sytuację po tej miksturze, że wiesz, że przestałem grać koncerty i Swiss Rockers nie było, Jamala nie było. Wszystkie moje jakby działalności trochę poniekąd zaczęły się rozmywać i stary, i zacząłem tak myśleć, kurde, z czego ja będę żył? I nagle, jak ni stąd, ni zowąd, zadzwonił do mnie mój kolega z zespołu Afro Mental, Łozon, i powiedział mi, Kamil, słuchaj, mam do ciebie prośbę. Muszę wyjechać do Nowego Jorku, bo dostałem się do szkoły aktorskiej, do której się starałem dostać od przez 3 lata wysyłałem tam moje podanie i to jest taka ekskluzywna szkoła aktorska, stary, z profesorami, którzy uczyli, kurwa, najsławniejszych ludzi w tej branży i po prostu w tym roku się dostałem i muszę tam jechać i potrzebuję kogoś, kto mnie zastąpi na całą letnią trasę w Afro Mental. Czy ty byś był w stanie po prostu podjąć się tego wyzwania? Masz 2 tygodnie, żeby nauczyć się wszystkich tekstów i całego materiału. No, akurat mnie on o to poprosił, bo my się znamy jeszcze przed tym, jak powstał Afro Mental. Ja już byłem, miałem East West Rockers i on przychodził na pierwsze koncerty moje w legendarnym klubie Punkt w Warszawie na Koszykowej, który już nie istnieje. I tam się poznaliśmy. No i po prostu Łozo wiedział, że ja jestem zaprzyjaźniony z tą ekipą Drani i w ogóle szaleńców, którzy po prostu, wiesz, on jako juror w Must Be The Music na pewno miał lepszych wokalistów pod ręką, którzy mogliby go zastąpić, tylko wiedział, że ja się wkleję w tą ekipę. Wiedział, że ja po prostu znajdę z nimi, a to też w tej ekipie jest mega, mega istotne, żeby po prostu, wiesz, żeby wejść i nie, że się wąchamy, że wiesz, że no, co by tu powiedzieć, tylko po prostu już jesteś kolegą, nie? I jesteś na tym samym levelu. No i nagle... Nie? Przepraszam, że ci przerwę. To jest bardzo ważne, żeby jakby często jest właśnie tak, że jakość wykonania nie tak bardzo się liczy, jak łatwość współpracy też, nie? Tak, tak, totalnie. I wiesz, i to jest na maksa istotne. Ja na przykład to, co też powiedziałem, że teraz też staram się tym na maksa kierować w życiu, żeby ta jakość relacji, wiesz, była tutaj zachowana. Mhm. Tak. No i w każdym razie tam miałeś śpiewać z Afro Mental trasę. Wiesz, no, on mi dał 2 tygodnie na nauczenie się całego materiału, gdzie, wiesz, ja jakby znałem piosenki Afro Mental, ale nie tak mocno. Nie znałem całych wszystkich piosenek, wszystkich płyt, wiesz, nie miałem tego tak obczajonego i wcześniej nie robiłem czegoś takiego, bo to właściwie było pierwsze w moim życiu śpiewanie coverów. Wiesz, o co chodzi? Nie swoich piosenek, tylko że jak Łozo się do mnie odezwał, przesłał mi materiały w postaci ich niewydanego nigdy DVD, nagranego koncertu i przesłał mi po prostu ich setlistę, to ja się tam tak zajarałem, po prostu ich setlista to był świat, po prostu w ogóle oni grają przekozackie koncerty, przepraszam, natomiast oni po prostu, no urzekli mnie, po prostu ja chciałem być w tym składzie. I pomyślałem sobie, ja poświęcę teraz totalnie całe moje życie, żeby totalnie się tego wszystkiego nauczyć. I stary, wchodziłem do studia o 8 rano, zamykałem się i do 20 siedziałem, po prostu ćwiczyłem piosenki. Ćwiczyłem przez te 2 tygodnie piosenki i udało mi się tego wszystkiego nauczyć tak, że już na pierwszym koncercie, no miałem troszeczkę, na spiętej dupce byłem, ale udało się zagrać. No i wiesz, no i to zaważyło na mojej wyprowadzce, bo tak, rozpadło się East West Rockers, mikstura tak już się rozjeżdżała trochę i nagle rozwalił się mój związek i ja się wyprowadziłem do Warszawy.
bo powstał projekt Afromental. No i wiesz, no jednak to było granie czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Czyli 4 miesiące grania, więc wygodniej mi było mieszkać w Warszawie, gdzie jest cały skład. Wyjeżdżamy z jednego punktu, wracamy do jednego punktu. Wypadowo łatwiej właśnie, no dokładnie, łatwiej wypadowo też, nie? Tak. I przeniosłem się do Wawy i stare... I jeszcze wtedy miałem w głowie, że robię mikstury, album. No i zagraliśmy pierwszy weekend koncertu z Afromental, od razu wafle, totalnie przyjaźń i totalnie okazało się, że totalnie się zgraliśmy ze sobą i super wszystko gra. Jesteśmy zadowoleni. No i była premiera Minionków, takiego filmu, nie wiem, czy czaisz, taka animacja. No i postanowiliśmy się całą zespołem wybrać na premierę Minionków, żeby sobie taki spędzić w ogóle wieczór, wiesz, ekipowo. A z racji tego, że Dryskull był też przyjacielem Thompsona i całego Afromental, bo też jest z Olsztyna i też ich zna od wielu, wielu lat, Dryskull też przyszedł ze swoją dziewczyną na premierę tego filmu. I ja go wtedy poznałem, stary, na premierze tego filmu, a wcześniej gadaliśmy tylko przez telefon. No i stary, i on przyszedł, usiedliśmy w tych fotelach, czekając jeszcze na seans, i on usiadł za mną i się nachylił i powiedział: stary, zrobiłem wczoraj taki beat, że ci urwie dupsko. Ja stary, pamiętam, że siedziałem już cały film i już po prostu miałem syndrom niespokojnych nóżek. I po prostu wyszedłem z tego kina i tylko mu powiedziałem: słuchaj, Robert, mógłbym cię prosić, że jak wrócisz do domu, to od razu mi wyślesz ten beat? On mówi: tak, 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 od razu ci wysyłam i ten. I stary, ja dostałem ten beat, zwariowałem, od razu usiadłem z kartką, napisałem numer od razu, tak jak rzadko mam tak, że piszę piosenki przy jednym wypluciu, po prostu, że wypływa ze mnie cały tekst i tutaj, a jak tak się dzieje, to zazwyczaj jest, to jest piosenka, z której jestem zazwyczaj najbardziej zadowolony. Że ten jakby, wiesz, zlej z kosmosu, jak ja to nazywam, się otwiera, przechodzi przeze mnie i jakby ta cała myśl jest wypluta w jednym procesie, to wtedy te piosenki są najbliższe memu sercu. I stary, ja napisałem ten tekst od razu i zadzwoniłem do niego z rana i powiedziałem: Robert, ja mam właściwie już to napisane. On mówi: no to padaj do mnie, od razu to nagramy. Bo ja wtedy, akurat całe to moje studio zostało we Wrocławiu, nie miałem możliwości na nagrywanie. Pojechałem do Roberta, nagrałem tą piosenkę i on mówi: stary, my musimy zrobić płytę razem. To nie jest tak, że ja ci dam kilka bitów, tylko my musimy po prostu zrobić album razem, nie? Ja stwierdziłem sobie tak, mam gościa, który ogarnia całą muzykę, jestem ja, gdzieś tam, wiesz, tworzę, piszę piosenki i po prostu totalnie mamy to samo spojrzenie na kierunek i ten sam cel muzyczny. Wtedy jeszcze z Robertem słuchaliśmy totalnie tej samej nuty, nie? I wiesz, ja po prostu zadzwoniłem do chłopaków i powiedziałem: słuchajcie, zrobimy to tak, że po prostu będziemy, że to teraz będzie się nazywało nie Mixture, tylko Grizzly and Dryskull. Bo jakby wkład Roberta jest tak duży, że ja nie mogę mu powiedzieć, że to jest mikstura i bierzemy twoje bity, nawet mu płacąc, bo jego myśl jakby... Taka ogólna. Tak, tak, tak. Była tak duża, że po prostu trzeba było mu oddać te honory po prostu, wiesz. I jakby stworzyliśmy ten album i wyobraź sobie, że pierwsze 6 piosenek powstało tak. Po prostu wypadło z nas i totalnie, wiesz, byliśmy kompletnie zajarani, ruszyliśmy z kopyta totalnie. Ja nagle, stary, po tych 6 piosenkach złapałem blokadę. Złapałem taką blokadę, jak miałem blokadę przy East West Rockers, że nagle poczułem, że napisałem już w życiu tyle piosenek i poruszyłem tyle tematów, że zaczynam się powtarzać. Teraz na przykład muzyka nowoczesna, zwłaszcza w trapach czy coś takiego, często jest, piosenki są o niczym. Że masz na przykład tytuł kawałka, jak słuchasz tego kawałka i ten numer się kończy, to ty totalnie nie wiesz, o czym on był. Kumasz, o co mi chodzi? Tak, tak, tak. I ja nie mówię tego, żeby to skrytykować, bo mi się to poniekąd podoba, że to jest takie jakby wolne myśli, że po prostu artysta płynie i nie chodzi o to, żeby to miało jakiś, wiesz, nie wiadomo jaki sens, tylko po prostu, żeby to miało groove, fajny flow i w ogóle. No i
No i stary, ja złapałem blokadę. I zadzwoniłem do mojej wytwórni, do Urban Records, bo jeszcze wtedy płytę z Dry Schoolem, po płycie z miksturą miała wydawać wytwórnia Urban Records. Zadzwoniłem do nich i powiedziałem, słuchajcie, mam blokadę. Nie mogę napisać nic nowego, po prostu się zblokowałem i potrzebuję chwili czasu. Czy możecie mi przełożyć deadline na nie za 3 miesiące, tylko za pół roku powiedzmy, albo w następnym roku. Ja potrzebuję po prostu więcej czasu. I spotkałem się z totalnym zrozumieniem. Sławek z Urban Records powiedział, Kamil, słuchaj, to nie jest praca, wiesz, na... to jest po prostu... To jest praca artystyczna. Jak przyjdzie, jak się odblokujesz, to do tego wrócisz. Musisz to odłożyć, żeby się po prostu nie zafiksować. Dry School dokładnie powiedział mi to samo, z tym, że Dry School mi powiedział, Kamil, nie przestawajmy się spotykać. Po prostu przyjeżdżaj do mnie na kawkę. Będziemy siedzieć i słuchać muzy. Ja będę robił bity, ty będziesz po prostu z boku siedział, mówił, co jest dobre, co nie, czy coś wymyślisz, czy nie wymyślisz. Może coś napiszemy razem, może nie. I stary, ja się zacząłem otwierać na pisanie wspólne. Zacząłem z Dry Schoolem i podczas tego albumu napisaliśmy kilka numerów na tej płycie. Napisałem razem z nim i nawet mógłbym powiedzieć, że jego rola była o wiele większa niż moja tak naprawdę. I że wiesz, że on bardziej tryskał słowami i pomysłami niż ja, a ja się dawałem temu, po prostu pozwoliłem sobie na to, żeby totalnie w pełni otworzyć się na kogoś, kto pomaga mi pisać teksty. Że pomyślałem sobie, to nie jest nic złego, że po prostu współpracujesz z kimś, tworzysz z kimś album i ta osoba po prostu wrzuca coś do wspólnego koktajlu, nie? I ta płyta wyszła? Ona już hula? Tak. Ta płyta nazywa się Stadium Regenesis. Poniekąd znany ci tytuł. I jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że w międzyczasie Sławek z Urban Records nie do końca mu pasował ten materiał, wiesz? W pewnym momencie Sławek mi zadał takie pytanie, myślę, że mogę to powiedzieć i nie będzie na mnie obrażony. Zadał mi takie pytanie, Kamil, słuchaj, ja rozumiem, że tobie gra w duszy ta płyta z Dry Schoolem i w ogóle, że ty się tym jarasz, ale ja teraz czuję, że jest moda na reggae i że ja mógłbym z tej cytrynki jeszcze coś wycisnąć i czy ty mógłbyś na przykład odłożyć tą płytę z Dry Schoolem na półkę na jakiś rok i nagrać teraz płytę reggae, ja bym wiedział, jak to sprzedać, bo tego ja nie wiem, jak sprzedać. Ja nie wiem po prostu, do jakiej grupy docelowej z tym materiałem uderzyć. U mnie to tak się nie odbywa, że ja sobie wybieram grupę docelową i sprzedaję materiał, tylko że ja po prostu, jak mam ochotę nagrać taką płytę, to ją nagrywam po prostu, stary, i to ze mnie wychodzi. To nie jest skalkulowane, tylko to po prostu jest moje, to, co mi gra w serduchu. I ja mu powiedziałem, Sławek, słuchaj, nie ma takiej możliwości, że ja teraz nagram płytę reggae. Ja po prostu żyję płytą z Dry Schoolem tak, że nie ma w mojej głowie niczego innego, stary. Po prostu ja czuję, że nagrywam płytę życia, a ty mi mówisz, żebym ja ją odłożył na rok na półkę, zwariowałeś? No i stary, przypomniało mi się, że kiedyś na pewnej libacji poznałem Pawła Kroka. I on zawsze mi gdzieś tam mówił, że wiesz, jakbyś miał jakieś fajne numery czy coś takiego, to podsyłaj zawsze, wiesz. I on zawsze tak do mnie z taką serdecznością podchodził i pamiętam takie dobre wspomnienie, jak to jedna rzecz, stary, może zapisać się w czyjejś pamięci na lata, że zaprosił mnie wiele lat temu Hada na swoją płytę, stary. I powiedział mi, stary, to jest ostatni numer, mega chciałbym ciebie na refrenie i żebyś, ale musisz to na jutro, stary, nagrać. Ja zszedłem, bo akurat miałem studio podziemiu, szybko nagrałem mu ten refren i okazało się, że Hada wybrał nie ten beat, co trzeba i po prostu ten beat był dla niego za wolny i finalnie zrezygnował z tej piosenki i ta piosenka nie ukazała się na jego płycie tak, jak miała się ukazać, on się do tego nie dograł i finalnie tak jakby zawrócił mi gitarę, a nic się z tym nie wydarzyło. I stary, grałem z East West Rockers na hip-hop campie
No. I były tam takie stoiska właśnie Step Records, Urban Records, Asfalt, wszystkie polskie wytwórnie miały swoje namioty i sprzedawały swój merch, nie? I stary, idę przez to, przez te stoiska i nagle biegnie za mną jakiś koleś, Grizzly, i podbiega zdyszany i mówi, cześć, ja jestem Dawid Szynol ze Step Records, ja wiem, że ty miałeś być na tej płycie Hady, ale cię nie było, bo on zmienił zdanie, ale chciałem ci wręczyć nasze płyty po prostu i tą płytę ostatnią Hadę, tak po prostu w dowód szacunku, że poświęciłeś ten czas i że się dograłeś na ten album i to dla nas bardzo ważne było i masz tutaj te płyty. I pomyślałem sobie, kurde, ale fajny gest właściwie, nie? Nawet jakby, wiesz, mi przybił piątkę, nawet nie dając tych płyt, to by było miło, a tutaj taki gest. Pamiętam, że mi się to zapisało na twardym dysku, nie? I gdzieś tam, jak zauważyliśmy z Dry Schoolem, że Urban Records nie ma naszego pomysłu, to postanowiliśmy uderzyć do Prosto, bo znałem Wojtka Sokoła przy okazji, bo z Prosto wydawał drugi album i z Post Rockers Jedyna Broń. I w ten sposób się poznałem z Sokołem i pomyślałem, że akurat mam do niego namiar, to wyślę mu demówkę naszą Dry Schoolową. I odezwałem się do Pawła Kroka. I typowa sytuacja. Sokół w ogóle mi nie odpisał, mimo że znałem go dłużej i w ogóle, wiesz, można by powiedzieć, że lepiej. I mógłbym powiedzieć, że nawet mnie trochę olał. A Paweł Krok odzwonił i powiedział, mordo, kocham cię, stary. Powiedział, stary, mam taki problem, że wysłałeś mi 5 numerów i każdy jest singlem. I po prostu jego autentyczna zajawa i entuzjazm nas kupił totalnie. Oni byli 3 dni później po dostaniu od nas demówki, byli w Warszawie podpisywać z nami kontrakt. Ilość zaangażowania i wkładu takiego po prostu, wiesz, takiego, że słyszysz, że ta osoba się tobą jara, że wiesz, że słucha tych piosenek non-stop, że wiesz, że... Buduje, to bardzo buduje zawsze, nie? Jak widzisz, że ludzie reagują na to. Tak. I wiesz, ja pomyślałem sobie, kurczę, Step Records jest wytwórnią, która zajmuje się totalnie innym rodzajem muzyki niż my robimy z Dryskalem, ale po prostu jego attitude i jego postawa po prostu względem naszej twórczości jest tak niesamowita, że ja nikogo takiego wcześniej nie poznałem, nie spotkałem kogoś takiego, kto by tak bardzo się zaangażował w to, nie? I wtedy, stary, jeszcze kolejny paradoks, bo to jest, moje życie jest usłane takimi kwiatkami, w ogóle, stary, że znowu, jak opowiadałem ten przykład z Urban Records, że był Donatan, to Paweł był wtedy, jak z nami rozmawiał, był po sukcesie Gangu Albanii. Więc to był totalnie wielki kolosal. To, czy się to komuś podoba, czy nie, to już jest... inna sprawa, ale sukces był to olbrzymi. Właściwie, kurde, wiesz, wszystkie dzieciaki śpiewały Gang Albanii i wiesz, i po prostu Gang Albanii był wszędzie. Więc Paweł był świeżutko po wielkim, wielkim sukcesie i też mógł sobie pozwolić na to, bo on miał takie marzenie, żeby ze Step Records zrobić coś takiego, co nie będzie wydawało tylko, wytwórnia, która nie wydaje tylko i wyłącznie rapu ulicznego, ale też po prostu różne gatunki muzyki, żeby otworzyć po prostu się na różne inne ten, ponieważ Paweł zwyczajnie jako człowiek zaczął po prostu odkrywać w sobie, że nie słucha tylko ulicznego rapu. Że nie, że nagle w jego kolekcji płyt pojawiają się płyty, które wcześniej nie spodziewał się, żeby słuchał, nie? I po prostu zaczął mieć takie pragnienie, że może ja bym zrobił z tego po prostu wytwórnię muzyczną, nie określającą się, wiesz, hip-hop uliczny czy kurde coś tam, tylko po prostu wydaje po prostu szeroko rozumianą dobrą muzykę, nie? I jak spotkaliśmy się, to on sobie upatrzył, że to będzie taki jego pierwszy projekt, który, wiesz, którym oznajmi świat, że gdzieś tam, wiesz, no zaczynamy coś nowego, nie? Niestety rzeczywistość okazała się inna, że wiesz, że zwyczajnie ludzie po prostu
no nie kupili nas na kanale Step Records i ta płyta nie przyjęła się zbytnio dobrze, ponieważ ludzie po prostu ciągle, wtedy pamiętam, że nawet chcieliśmy zrobić sobie taką planszę przed klipami, to nie jest hip-hop, bo wszyscy nam pisali w komentarzach, to nie jest hip-hop, gdzie w ogóle, wiesz, jakby nikt nie mówił, że to jest hip-hop, wiesz, i po prostu spotykaliśmy się z taką ścianą, że jednak widz, statystyczny widz kanału Step Records przychodzi tam po określony content. I nie można mieć do niego pretensji o to, że on przychodzi po content i nagle widzi Grizzly'ego, który śpiewa, rozumiesz, śpiewa piosenki i jakby im troszeczkę, wiesz, jakbym trochę jako świętość im zabierał, wiesz, coś, co dla nich jest, wiesz, no... nieskalane, wiesz, i po prostu spotkaliśmy się z taką ścianą, no i chwilę później zaczęliśmy z Pawłem i z Dryskalem rozkminiać, że skoro to tak się potoczyło, to powinniśmy zrobić sublabel. Label, który budujemy od samego początku, od zera, i to my nadamy temu kształt i nadamy temu formę taką, która od samego początku będziemy dbać, żeby się nie zamknąć i ustawić te granice tak, żebyśmy mogli poruszać się po wielu gatunkach. Gdzieś tam my wiemy mniej więcej, jakie gatunki to mają być, natomiast żeby sobie nie zamknąć żadnej, przepraszam, drogi, wiesz, przyszłości, że na przykład, nie wiem, jeśli będę chciał wydać płytę, nawet choćby reggae, to ta też będzie miała na przykład w naszym labelu miejsce. Nawet jeśli, wiesz, będziemy, powiedzmy, robili w tym nowym labelu coś z pogranicza, powiedzmy, muzyki popowej, to jeśli będziemy chcieli sobie wydać płytę reggae, to i tak będziemy mogli to zrobić, ponieważ taka jest to formuła, bardzo otwarta, i ludzie, którzy gdzieś tam się skupiają wokół tego naszego nowego pomysłu, już od samego początku będą przyzwyczajani do tego, że my po prostu lubimy różne rzeczy i nie zamykamy się, nie mamy pozamykanych głów, nie? I co z tym labelem? No i teraz z tym labelem, wiesz, jakby ten label pojawiał się, znikał, zmieniał nazwę, wiesz. Na początku robiliśmy to właśnie, tak jak mówiłem, w składzie ja, Kroku i Dryskal. Później Dryskal jakby odbił od tego tematu, po prostu nasze wizje gdzieś tam się zaczęły rozjeżdżać i stwierdziliśmy z Krokiem, że my to po prostu pociągniemy dalej razem, we dwóch. Natomiast po prostu ciągle nam czegoś brakowało, wiesz. Na początku wystartowaliśmy z naszym tutaj studiem w Warszawie. Zainwestowaliśmy pieniądze po prostu w mikrofon dobry, kartę, wiesz, zbudowaliśmy kabinę. To wszystko mieści się teraz w moim mieszkaniu. I postanowiliśmy na razie budżetowo po prostu podejść do tematu, żeby zapraszać wokalistów. Przez ostatnie, powiedzmy, 2 lata, odkąd powstał pomysł tego sublabelu, przewinęło się przez moją chatę cała rzesza wokalistów, naprawdę przeróżnych ludzi, od turbowybitnych do mega przeciętnych, i wiesz, i jakby i po prostu realizowaliśmy konsekwentnie nasz plan, tak naprawdę zbierając coraz większą ilość muzyki, natomiast ciągle czekaliśmy na, żeby wszystkie elementy się zgrywały, bo na przykład, wiesz, żeby prowadzić wytwórnię o tak szerokim wachlarzu, jak my sobie wyznaczyliśmy, gdzieś tam celujące trochę w mainstream, brakowało nam na przykład takich relacji na przykład z rozgłośniami radiowymi, czy czuliśmy, że niektóre rzeczy jeszcze nie mamy tak ogarnięte, jakbyśmy chcieli.
I postanowiliśmy po prostu ten projekt kontynuować, pracować nad nim, ale poczekać nad, nad premierą tego właściwą, po prostu kiedy będziemy pewni, że już mamy te wszystkie komponenty, o które nam chodzi, mamy już pod ręką i że, i że możemy już wystartować po prostu ze świadomością, że już jesteśmy na to gotowi. No i właśnie końcówka, cały zeszły rok dla mnie był wyjątkowy, bo ja miałem bardzo produktywny 2019, wydałem bardzo dużo singli, wyszło bardzo dużo numerów, które były mniej popularne, bardziej popularne, ale generalnie bardzo dużo zrobiłem w 2019 roku. Tak samo zrealizował kilka marzeń, na przykład choćby film Proceder, który był jego wielkim marzeniem i który ja znam od pierwszego dnia, jak kiedyś, wiesz, paliliśmy peta u mnie na balkonie i Paweł tak zamyślony mówi: a moim największym marzeniem to jest zrobić film o Hadzie. I pamiętam, jak mi to powiedział i cudowne było później być z nim na czerwonym dywanie, świętować, wiesz, premierę tego filmu, bo to jest człowiek, jeden z niewielu ludzi, którzy po prostu właściwie realizuje wszystko, co sobie wyznacza w życiu, to, co po prostu realizuje. Wiesz, mi... Paweł jest na pewno przebojowy, jakby... Nie wiem, jak to no okej. Wiesz, ale też muszę chyba nagrać po prostu rozmowę jakąś. I... Koniecznie. Dlatego jak mi kilka dni temu zadałeś pytanie, jakbym miał jakieś pomysły na ludzi ciekawych, to od razu pomyślałem sobie, że wiesz, że Paweł jest mega ciekawą osobą, tylko że tak, wiesz, ten podcast powinien z dzień trwać. No. Byśmy powalczylibyśmy, no na pewno dzień. Tak. Kamil, słuchaj. Ile gadamy? Gada nam się genialnie. My mamy już ponad 2 godzinki. Co ty gadasz? No. O kurczę. Może być? Ale nie ma za co przepraszać, nam się świetnie po prostu gadało. Świetnie było słuchać tej twojej całej historii, bo myślę, że to też jest inspirujące dla wielu. Powiedzmy, że tak kończąc tylko, jak ciebie można znaleźć, jak można do ciebie dotrzeć, czy chcesz, żeby do ciebie ktoś dotarł, czy nie chcesz, zakładam, że chcesz. Jakieś Instagramy, Facebooki, jak się z tobą najlepiej kontaktować? Wiesz co, przede wszystkim ja jestem najczęściej na Instagramie i na Facebooku. Na fanpage'u Grizzly Official można do mnie pisać wiadomości, wszystko czytam. Nie zawsze od razu odpisuję, dlatego jeśli denerwujecie się, że po tygodniu nie odpisałem, to po prostu przepraszam was z góry za to. Po prostu miałem coś na głowie i musiałem to najpierw załatwić, żeby móc na spokojnie zebrać myśli i wam odpisać. Dlatego fanpage facebookowy oraz Instagram Grizzly Music zapraszam oraz po prostu możecie pisać maila do mnie na grizzlymusic@gmail.com. Też jestem codziennie na mailu i ogarniam sprawy i zapraszam po prostu. Wysyłajcie muzykę, wysyłajcie demówki, wysyłajcie wszystko z prawdą. Super. Dziękuję ci najmocniej. Kamil Raciborski, Grizzly, to była absolutna przyjemność. A wam, moi drodzy, jeżeli ta rozmowa się podobała, zapraszam do komentowania, pisania, możecie też odzywać się do mnie, że macie sugestie, pomysły, z kim jeszcze można było porozmawiać, to śmiało walcie. Subskrybujcie, łapki w górę, łapki w dół, wdrażajcie się, nie wdrażajcie się, sprzedaje się, nie sprzedaje się, wszystko leci. Ja to robię na całkowitym fanie, nie jakiś tam spince, więc najważniejsze jest, że mam takich ludzi jak właśnie ty, z którymi mogę porozmawiać, Kamil. Dziękuję ci jeszcze raz z całego serca. Ja chciałbym jeszcze tylko coś na koniec dodać, że ja właściwie powiem ci, Macieju, że ja jestem... Ja nie lubię wywiadów za bardzo i bardzo jest mało w sieci moich wywiadów i rozmów ze mną. Ja czuję, że mam jakiś taki syndrom czerwonej lampki, że jak się zaświeca, to zaczynam się jąkać albo czasami mówić rzeczy. Za bardzo odpływam, że jakby wyłącza się czerwona lampka, to wtedy jestem jakoś bardziej elokwentny, ale jak ty do mnie zadzwoniłeś i mi powiedziałeś, że chcesz ze mną porozmawiać, to po prostu sobie pomyślałem, że
kurczę, w końcu jestem w komfortowej sytuacji, że po prostu mam ciebie, mojego ziomka. No, co prawda znamy się krótko, ale czuję, że mamy świetny przelot od From Day First i mega się cieszę, że odbyliśmy tą rozmowę i że mogłem ci poopowiadać, bo czuję, że czułem, że... Że nie mam tej spiny, rozumiesz? To, no, słuchaj, minęło dwie godziny, ponad minęły po prostu trzy minuty, więc to świadczy samo o sobie. Dziękuję ci mocno. No. Elo. Elo. Hej, jeszcze chwila. Na zakończenie chciałem usłyszeć twoją opinię. Jak ty sobie radzisz w swojej kreatywnej pracy z poruszonymi tematami? Piąteczka. Do usłyszenia za tydzień. To było Pestka Szuc. Rozmawialiśmy o kreatywności.